wiecznie. Dzień dobry Państwu. Otwieram posiedzenie 62. sesji 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Zacznę od przywitania wszystkich tutaj zgromadzonych, pana burmistrza, pracowników, gości, radnych, również tych, którzy oglądają obrady naszej sesji online. Chcę również poinformować, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu bierze udział 13 radnych na 15, więc mamy kworum, możemy podejmować uchwały. Chcę również przypomnieć Państwu o tym, że sesja jest transmitowana, więc proszę bardzo o zachowanie zasad RODO. Dziękuję bardzo. Odczytam porządek obrad 62. sesji po zmianie. I punkt pierwszy. Otwarcie 62. sesji 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Punkt drugi. Sprawozdanie burmistrza Rabki Zdroju z działalności międzysesyjnej. Punkt trzeci. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Rabce Zdroju wyników z przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej nr 4 w Rabce Zdroju. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały na wniosek burmistrza Rabki Zdroju. Podpunkt pierwszy. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rabki Zdrój z wyłączeniem strefy A ochrony uzdrowiskowej dla części obszaru miasta Rabka Zdrój, Rabka Zdrój Południe. Podpunkt drugi. W sprawie zmiany uchwały nr 61 łamane przez 476 łamane przez 22 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłat zagospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek tej opłaty. Podpunkt trzeci. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. Podpunkt czwarty zmieniający uchwałę 58 łamane przez 465 łamane przez 22 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnionej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. Podpunkt piąty. W sprawie zmian w budżecie gminy Rabka Zdrój na rok 2023. Podpunkt szósty. W sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka Zdrój. Punkt piąty. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Punkt szósty. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt siódmy. Zamknięcie sesji. Czy ktoś z Państwa ma uwagi, zapytania do porządku obrad? Nie widzę, dziękuję bardzo. Poproszę pana burmistrza o sprawozdanie. Panie przewodniczący, szanowni radni. Sprawozdanie z działalności burmistrza Rabki Zdroju za okres od 29 grudnia 2022 do 25 stycznia 2023. W okresie międzysesyjnym od dnia 29 grudnia do 25 stycznia 2023 roku wydałem 8 zarządzeń jako organ wykonawczy gminy z rejestru w następujących sprawach. 8 zarządzeń w sprawach finansowych dotyczących zmian w budżecie gminy na 2022 rok w układzie wykonawczym budżetu 2022, 3 zarządzenia. Zmiana planu finansowego rachunków dochodów i wydatków środków funduszy pomocy, 1 zarządzenie. Planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19, 1 zarządzenie. Zmiana zarządzenia z 3 stycznia 2022 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na 2022 rok realizowany przez Urząd Miejski w Rabce Zdroju, 3 zarządzenia. Zarządzenie jako organ wykonawczy gminy w następujących sprawach. 5 zarządzeń w sprawach finansowych
w tym dotyczących wykonania uchwały budżetowej gminy Rabka-Zdrój na rok 2023, jedno zarządzenie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok, jedno zarządzenie planu finansowego rachunków dochodów z przeznaczeniem na realizację wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, jedno zarządzenie planu finansowego rachunków dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, jedno zarządzenie, zatwierdzenie planu finansowego na 2023 rok, nowelizowanego przez Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, jedno zarządzenie, 8 zarządzeń ogólnoadministracyjnych, przekazanie kierownikom jednostek budżetowych gminy Rabka-Zdrój uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na 2023 rok oraz uprawnień do zaciągania zobowiązań. Określenie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli i wykonania zleconego zadania dla organizacji pozarządowych przedmiotów wymienionych w artykule 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i związków zawodowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy świadczonej przez gminę Rabka-Zdrój na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku. Zmiany zarządzenia dotyczącego szczegółowych zasad rozliczania kosztów podróży służbowych na obszarze kraju przez osoby zatrudnione w Urzędzie Miejskim i przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy Rabka-Zdrój. Powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej w 2023 roku. Powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku. Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku. Wprowadzenia do polityki ochrony danych osobowych dla Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju i Urzędu Stanu Cywilnego w Rabce-Zdroju. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy wydałem 2 upoważnienia. Upoważnienie dla pani Krystyny Bajorek do prowadzenia spraw dotyczących wypłaty dodatku energetycznego. Upoważnienie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego na wniosek kierownika OPS w Rabce-Zdroju. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy gminy wydałem upoważnienie dla Mariusza Pawelec do wykonywania wszelkich działań związanych z uzyskiwaniem opinii, sprawozdań, uzgodnień, decyzji oraz innych czynności niezbędnych do wykonywania i zatwierdzenia dokumentacji projektowej, a także do występowania w imieniu inwestora z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę lub decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania stabilizacja osuwiska przy ulicy Gilówka w Rabce-Zdroju. W wyżej wymienionym okresie wydałem 4 zarządzenia wewnętrzne jako kierownika urzędu w następujących sprawach. Zmiana zarządzenia wewnętrznego burmistrza Rabki-Zdroju z 8 grudnia 2022 dotyczącego zasad postępowania z dokumentacją i dokonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju. Powołanie komisji przetargowej na zadanie pod nazwą opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pod nazwą stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej ulica Zakopiańska w kilometrze 1560 metrów do 1650 metrów w miejscowości Rabka-Zdrój. Powołanie komisji przetargowej dla zadania pod nazwą modernizacja zaplecza szatniowo-magazynowego i sanitarnego na Stadionie Miejskim w Rabce-Zdroju. Zmiany zarządzenia dotyczącego powołania zespołu zadaniowego do spraw sprzedaży paliwa stałego na podstawie ustawy z 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Informacje na temat realizacji ważniejszych spraw prowadzonych przez Wydział Geodezy. Dokonano 2 uzgodnień lokalizacji sieci i przyłączy, wydano 5 decyzji o podziale nieruchomości i nadano 12 numerów porządkowych dla nowych budynków
no i wszystkie sprawy bieżące, które były realizowane. W wyżej wymienionym okresie zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówień publicznego przeprowadzonego przez Wydział IRG. Zostało unieważnione trzecie postępowanie na zadanie pod nazwą wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku przy ulicy Kilińskiego w Rabce Zdroju. Zostało unieważnione postępowanie na zadanie pod nazwą wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Rdzawce. Zostało unieważnione postępowanie na zadanie pod nazwą wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków przy ulicy Podhalańskiej w Rabce Zdroju. Zakończono postępowanie opróżnianie koszy ulicznych w 2022 roku do części pierwszej opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Rabka Zdrój. Postępowanie unieważniono. Drugie postępowanie opróżnianie koszy ulicznych dla sołec Chabówka Rdzawka Ponice. Wybrano ofertę zakłady komunalne za cenę 19 090 zł 8 groszy. W chwili obecnej trwają procedury podpisania umowy. Zostało zakończone postępowanie na zadanie kompleksowe zimowe utrzymanie na terenie miasta Rabka Zdrój oraz zimowe utrzymanie przejezdności na terenie sołec Chabówka Rdzawka Ponice w sezonie 22-23, to co było 23 grudnia 2022 roku. Zimowe utrzymanie dróg poboczy oraz zatok autobusowych na terenie miasta Rabka Zdrój. Zakłady komunalne. Cena ofertowa 599 460 zł. Część druga zimowe utrzymanie chodników oraz ciągów pieszych na terenie gminy Rabka Zdrój. Firma handlowo-usługowa Kośmider Stanisław Rabka Zdrój. Cena 496 800 zł. Część trzecia zimowe utrzymanie przejezdności na terenie dzielnicy Słone. Firma Stanisław Wójciak Rabka Zdrój. Cena ofertowa 163 944 zł. Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie dzielnicy Zaryte. Teresa Paternoga Rabka Zdrój. Cena 103 615 zł 20 groszy. Zimowe utrzymanie na terenie sołectwa Rdzawka. Rapacz Piotr, wykopy ziemne, usługi budowlane, Rdzawka, cena ofertowa 240 tysięcy. Zimowe utrzymanie przyjezdności na terenie sołectwa Chabówka, Teresa Paternoga, Rabka Zdrój, cena ofertowa 129 535 zł 20 groszy. I w chwili obecnej były zawarte umowy, natomiast jeszcze jest jedno sołectwo, sołectwo Ponice, i tam trwa procedura związana z uzupełnieniem do złożonej oferty. Zostały otwarte oferty w trzecim postępowaniu na zadanie pod nazwą odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Rabka Zdrój w 2023 roku. W postępowaniu była złożona jedna oferta konsorcjum firm Zakłady Komunalne Spółka z o.o. z siedzibą ulica Kilińskiego 46B i partnerem konsorcjum firma FCC Podhale Spółka z o.o. z siedzibą ulica Jana Pawła II w Nowym Targu. Cena ofertowa 4 914 820 zł 80 groszy. Zostały otwarte oferty w drugim postępowaniu na zadanie pod nazwą dostawa systemów informatycznych w ramach programu Cyfrowa Gmina. W postępowaniu została złożona jedna oferta. Network Security Service Piotr Wojtasik, ulica Walerego Sławka, Kraków. Cena ofertowa 179 940 zł 86 groszy. W chwili obecnej trwają procedury przetargowe. Zostało wszczęte postępowanie na zadanie pod nazwą opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pod nazwą stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej ulica Zakopiańska w kilometrażu 1560-1650 metrów w miejscowości Rabka Zdrój. W postępowaniu zostały złożone dwie oferty. Geocore spółka z o.o. ulica Walerego Sławka, Kraków. Cena ofertowa 151 290 zł. I druga oferta IZGO Geologia Iza Bodziony, cena ofertowa 184 500 zł. W chwili obecnej trwają procedury przetargowe. Zostało wszczęte postępowanie na zadanie pod nazwą modernizacji zaplecza
sanitarno-magazynowego i sanitarnego na Stadionie Miejskim w Rabce Zdroju. Termin składania ofert 26 stycznia 2023. Zostało wszczęte kolejne czwarte postępowanie na zadanie pod nazwą wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Chabówce w ramach zadania pod nazwą poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rabka Zdrój. Termin składania ofert 27 stycznia 2023. Zostało wszczęte postępowanie na zadanie opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Rabka Zdrój 2023. Wpłynęły dwie oferty. Zakłady komunalne spółka z o.o. ulica Kilińskiego 46 Rabka Zdrój. Cena oferty 273 560,76 zł. I druga oferta Inferno spółka z o.o. Podgórze ulica Goruszki ze Skoczowa, cena oferty 193 470,97 zł. W chwili obecnej trwają procedury przetargowe. Ponadto w wyżej wymienionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami. Uczestniczyłem w sesji Młodzieżowej Rady Miasta, uczestniczyłem w uroczystym powitaniu Nowego Roku w Amfiteatrze. Uczestniczyłem w przekazaniu specjalistycznej odzieży dla strażaków ochotników z gminy Rabka Zdrój. Uczestniczyłem w orszaku Trzech Króli. Brałem udział w wideokonferencji ze Stowarzyszeniem Zielony Pierścień Tarnowa. Uczestniczyłem w wideokonferencji w Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych. W Czarnym Dunajcu odbyło się spotkanie Klaster Podhala. W Zakopanem brałem udział w spotkaniu noworocznym z ministrem sportu i turystyki oraz wiceministrem. W Państwowej Szkole Muzycznej w Nowym Targu odbyło się noworoczne spotkanie u starosty. W Dobrej brałem udział w spotkaniu z wójtami i burmistrzami Stowarzyszenia Odkryj Beskid Wyspowy. Brałem udział w drugim kolędowaniu u tronu Matki Bożej Rabczańskiej w Kościele Marii Magdaleny w Rabce Zdroju. Uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym OSP Rabka Zdrój. Brałem udział w spotkaniu noworocznym w Teatrze Rabcio. Spotkałem się z panią Anną Jedynak, wicemarszałkiem województwa śląskiego. Uczestniczyłem w spotkaniu noworocznym w ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym i w spotkaniu Rabczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wczoraj. To tyle. Dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi za sprawozdanie. Ktoś z państwa ma pytania do sprawozdania pana burmistrza? Może ja zapytam. Proszę. Spotkanie z panią wicemarszałek, tak? Panią Jedynak dotyczyło? To spotkanie odbyło się w poniedziałek. Dotyczyło między innymi możliwości przeniesienia naszego szpitala do Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego. Z tego względu, że prezes Śląskiego no jest osobą, że tak powiem, przychylną, życzliwą, ale prosiliśmy również, ponieważ to wynikało z tego, że gdyby to było na kilku poziomach, musiałaby tam być winda. I zwróciliśmy się z prośbą o zgodę, żeby to było na jednym poziomie i mogę powiedzieć, że zrozumienie znaleźliśmy, ale co będzie na papierze, zobaczymy. Dziękuję bardzo. Proszę. Jakieś konkretne informacje? Czy tylko zrozumienie, tak? Na razie. Zobaczymy, co przyjdzie na piśmie. No, dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze jakieś pytania do sprawozdania? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Punkt trzeci porządku obrad. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Rabce Zdroju wyników z przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej nr 4 w Rabce Zdroju. Pragnę tutaj zaznaczyć, że do Rady wpłynęło pismo w dniu z dnia 20 stycznia 2023 roku. Pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4. Zwracam się z prośbą o udzielenie mi głosu na 62. sesji Rady Miejskiej w Rabce Zdroju, która odbędzie się w dniu 25 stycznia 2023 roku w sprawie punktu trzeciego porządku obrad, to jest przedstawienia przez Komisję Rewizyjną wyników z przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej nr 4 w Rabce Zdroju. To jest z poważaniem pani dyrektor. I w odpowiedzi na to pismo złożone w dniu 20 stycznia 2023 roku na Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego w Rabce Zdroju o zabranie głosu na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Rabce Zdroju 25 stycznia 2023 roku w punkcie porządku obrad po zmianie.
Punkt trzeci. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju wyników przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej nr 4 w Rabce-Zdroju. Uprzejmie informuję, że nie mogę udzielić Pani głosu w tym punkcie, ponieważ zgodnie z paragrafem 29 ustęp 4 Statutu Gminy Rabka-Zdrój stanowiącego załącznik do obwieszczenia nr 1 łamane przez 2020 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku. I tutaj tekst jednolity przewiduje tylko możliwość zabrania głosu w punkcie i w zakresie dotyczącym rozpatrywania danego projektu uchwały, a to nie jest projekt uchwały, także to tyle. I poproszę o przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej nr 4 w Rabce-Zdroju. Pan przewodniczący czy pan Jan? Dobrze. Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej nr 4 w Rabce-Zdroju. Działając na podstawie paragrafu 4 ustęp 2 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej stanowiącego załącznik nr 7 do Statutu Gminy Rabka-Zdrój oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 41 przez 410 przez 22 z dnia 28 kwietnia 2022 roku została rozpoczęta kontrola obejmująca swoim zasięgiem Wydział Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Urzędu Miasta, jak również Szkoły Podstawową nr 4 imienia Jana Kochanowskiego w Rabce-Zdroju. Zaplanowany zakres kontroli obejmował okres od roku 2020 do maja 2022. Tematyka kontroli związana jest z następującymi zagadnieniami. Zbadanie prawidłowości i zgodności z prawem przeprowadzenia przez burmistrza Rabki-Zdroju konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Rabce-Zdroju oraz powołania osoby pełniącej obowiązki dyrektora tej placówki. Drugi punkt. Wszystkie wyniki kontroli przeprowadzone w Szkole Podstawowej nr 4 w punkcie przedszkolnym tejże placówki w okresie od 2020 roku do 31 maja 2022. I punkt trzeci. Wszystkie dokumenty potwierdzające wykonanie zaleceń pokontrolnych dotyczących Szkoły Podstawowej nr 4 w punkcie przedszkolnym oraz oddziale przedszkolnym za okres od 2020 do 31 maja 2022. Kontrola rozpoczęła się w dniu 24 maja 2022 i miała zostać zakończona do dnia 31 maja 2022 roku. Jednak w związku z pojawiającymi się trudnościami związanymi z brakiem właściwej współpracy z instytucjami kontrolowanymi oraz kalendarzem organizacyjnym placówki oświatowej, tu egzamin klas ósmych, komisja wystąpiła do przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z prośbą o przedłużenie terminu zakończenia kontroli. I odnośnie punktu pierwszego. W dniu 17 maja 2021 burmistrz miasta Rabki-Zdroju wydał zarządzenie o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Rabce-Zdroju. Ogłoszenie konkursu zostało zamieszczone na stronie BIP oraz stronie Urzędu Miasta. Zarządzeniem burmistrza zostali powołani przedstawiciele do komisji konkursowej. W jej skład weszli 3 osoby reprezentujące organ prowadzący, 3 osoby z ramienia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, po 2 osoby przedstawicieli nauczycieli i rodziców oraz po 1 reprezentancie związków zawodowych. Według artykułu 63 ustęp 14 podpunkt 3 do składu komisji konkursowej winni być oddelegowani przedstawiciele związków zawodowych ZNP i Solidarność. W związku z brakiem przedstawicieli Związku Zawodowego Solidarność nie został spełniony artykuł 61 ustęp 15, przez co nie zostały spełnione warunki równowagi pomiędzy podpunktami 1 a podpunktami 2 i 3. Zaznaczyć należy, że nie można traktować tego faktu w kategoriach uchybienia proceduralnego, gdyż taką sytuację dopuszczają ustępy 15 i 16 tegoż artykułu. Łączna
ustęp 15 mówi, że łączna liczba przedstawicieli organów, o których mowa w ustępie 14 punkt 1, nie może być mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ustępie 14 punkt 2 i 3. I ustęp 16. Jeżeli w składzie komisji konkursowej łączna liczba przedstawicieli organów, o których mowa w ustępie 14 punkt 1, byłaby mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ustępie 14 punkt 2 i 3, liczbę przedstawicieli tych organów zwiększa się proporcjonalnie tak, aby ich łączna liczba nie była mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ustępie 14 punkt 2 i 3. Uwzględniając udział przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny w liczbie równej przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Mimo to obecność przedstawicieli obu związków miałaby zdecydowanie pozytywny wpływ na wizerunkowy odbiór na zewnątrz prowadzonej procedury wyboru dyrektora placówki. Odmowa delegowania swojego przedstawiciela przez Związek Zawodowy Solidarność, uzasadnianego brakiem członków tej organizacji wśród pracowników SP4, nie wypełnia zaleceń zawartych w artykule 63 ustęp 14 podpunkt 3, który mówi: po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentowanych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego wyłonionym spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli, obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa, z zastrzeżeniem ustępu 15. Udział przedstawicieli organizacji związkowej w komisji konkursowej na dyrektora placówki oświatowej nie jest związany z koniecznością obrony praw pracowniczych swoich członków, ale wynika z potrzeby sprawdzenia, czy kandydat na dyrektora będzie przestrzegał praw pracowniczych swoich podwładnych podczas wykonywania w przyszłości swoich obowiązków jako dyrektor. Artykuł 2 Kodeksu Pracy mówi, że pracownikiem jest osoba zatrudniona w podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. W ustawie o związkach zawodowych w artykule 2 czytamy: prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych jest określony krąg osób, pracowników, którzy mają prawo do bycia reprezentowanymi przez organizacje związkowe w sporach z pracodawcami. Prawa te dotyczą zarówno pracowników byłych, tych, którzy przeszli na emeryturę lub rentę, jak również pracowników obecnych lub w przyszłości zatrudnianych. Z tych względów obecność przedstawicieli organizacji związkowych w składach komisji konkursowych określonych przepisami w ustawie Prawo oświatowe jest konieczna. Chodzi o możliwość sprawdzenia kompetencji kandydata na dyrektora placówki oświatowej w zakresie przestrzegania praw pracowniczych wszystkich pracowników, zarówno obecnych, jak i zatrudnianych w przyszłości. Obecność przedstawicieli związków zawodowych w tym przypadku ma niewiele wspólnego lub wcale z faktem, czy w tym momencie wśród pracowników placówki oświatowej są członkowie jakiegoś związku. Poważne wątpliwości budzi także procedura wyłaniania przedstawicieli Rady Rodziców. Winni oni być wyłonieni w sposób przejrzysty i kolegialny. Jedyny dokument, który został sporządzony na tę okoliczność, nie zawiera żadnych informacji związanych z wyborem przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej. Co więcej, zawiera stwierdzenie, że brak jest jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego kontakty rodziców w tym zakresie. Sporządzona na tę okoliczność notatka nie zawierała istotnych dla przejrzystości wyboru informacji. Efektem takiego zamieszania była skarga grupy rodziców do Małopolskiego Kuratorium Oświaty, niezadowolonych ze sposobu wyłaniania ich przedstawicieli. Brak jest również dokumentu
Komisja rewizyjna jak do tej pory takowego nie otrzymała, który wyjaśniałby, jak ostatecznie sprawa została załatwiona. W dalszej kolejności komisja rewizyjna zapoznała się z dokumentacją konkursową obejmującą dokumentację kandydata jedynego, protokołem przebiegu głosowania oraz protokołem komisji z wynikami głosowania. W wyniku głosowania kandydatka nie otrzymała wymaganej ilości głosów za. W związku z powyższym burmistrz wydał zarządzenie z dnia 21 czerwca 2021 o unieważnieniu konkursu na dyrektora szkoły podstawowej nr 4 w Rabce-Zdroju. W związku z brakiem rozstrzygnięcia konkursu na dyrektora szkoły burmistrz wydaje zarządzenie nr S0050121-2021 z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły podstawowej nr 4 w Rabce-Zdroju, w którym czytamy: powierza się pełnienie obowiązków dyrektora szkoły podstawowej nr 4 panu, tutaj nazwisko, nauczycielowi szkoły podstawowej nr 4 w Rabce-Zdroju. Powierzenie następuje od dnia 1 września 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku. Ponieważ komisja rewizyjna miała za zadanie m.in. sprawdzenie prawidłowości zatrudnienia pana zgodnie z artykułem 63 ust. 12, który mówi, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny kandydatowi po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej szkoły lub placówki i dokładnie. Ustęp 13 mówi, do czasu powierzenia stanowiska dyrektora zgodnie z ustępem 10 lub 12 organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy. Zwróciła się do Wydziału Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty o udostępnienie dokumentacji wyżej wymienionego nauczyciela celem weryfikacji procedury powierzenia pełnienia funkcji. Pani wiceburmistrz odmówiła przedstawienia dokumentu stwierdzające, że takowych nie posiada, gdyż pan już nie pełni obowiązków dyrektora szkoły, a dokumentacja nauczycielska znajduje się w zasobach szkolnych. W związku z tym udzielenie informacji związanych z zatrudnieniem nie leży w jej kompetencjach. W tej sytuacji komisja rewizyjna podjęła próbę uzyskania potrzebnych informacji, udając się z kontrolą do szkoły podstawowej nr 4 w Rabce-Zdroju. Komisja zwróciła się z prośbą o udostępnienie dokumentacji pozwalającej na wyjaśnienie wątpliwości związanych z zatrudnieniem pana jako nauczyciela SP szkoły podstawowej nr 4 i późniejszą jego nominacją na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora placówki. Pani magister Anna Szpicha, pełniąca wówczas obowiązki dyrektora, odmówiła udostępnienia akt osobowych, uzasadniając, że pan na chwilę obecną nie jest już osobą publiczną i informacje w aktach osobowych podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami RODO. Z odmową udostępnienia dokumentów przez panią dyrektor zetknęliśmy się również w próbie skontrolowania zawartych w punktach 2 i 3 tematyki zaplanowanej kontroli. Uzasadnienie odmowy było w treści podobne do wspomnianego wyżej, czyli ochrona danych wrażliwych. Jedynymi informacjami, z którymi członkowie komisji rewizyjnej mogli się zapoznać, były fragmenty protokołów z kontroli przeprowadzonych przez Małopolskie Kuratorium Oświaty. Udostępnione strzępy informacji, a były to tylko informacje związane z wykonaniem zaleceń,
nie dawały najmniejszej możliwości zapoznania się z całokształtem problematyki przyjętej do kontroli. Dopiero pismo otrzymane w dniu 14 lipca 2022 roku od małopolskiej kurator oświaty z numer pisma NP 021-101-2022.pl dostarczyło nam pełnych informacji na interesujące komisję rewizyjną zagadnienia. Na ich podstawie komisja rewizyjna mogła dokonać analizy faktów, które miały miejsce w Szkole Podstawowej nr 4 w Rabce Zdroju. Odnieść się do zarzutów zawartych w piśmie od grupy rodziców dzieci z zaletego i wypracować końcowe wnioski. W dokumentach przesłanych przez małopolską kurator oświaty znalazły się protokoły sporządzone przez pracowników kuratorium, jak również pisma pełniących w tym czasie obowiązki dyrektora szkoły panów Andrzeja Bachuta i Mateusza Zająca, zawierające stanowisko wobec stwierdzonych przez kontrolujących zastrzeżeń. Jak wynika z analizowanej dokumentacji, większość ze stwierdzonych uchybień związanych z funkcjonowaniem punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rabce Zdroju oraz komunikacją między rodzicami a dyrekcją placówki zostały poprawione. Jedyną kwestią, która pozostała bez reakcji ze strony dyrekcji i organu prowadzącego, była sprawa nieuwzględniania w arkuszach organizacyjnych punktu przedszkolnego i łączenie go z oddziałem przedszkolnym, co jest niezgodne z przepisami prawa oświatowego i podjętą przez Radę Miejską w Rabce Zdroju uchwałą. Brak reakcji na to zalecenie sugerować może dążenie do chęci oszczędności kosztem właściwej realizacji ustawy i uchwały regulujących organizację pracy placówek oświatowych. Przepraszam. I wnioski końcowe. Komisja rewizyjna Rady Miejskiej dokonująca kontroli po analizie dostępnych dokumentów stwierdza, po pierwsze, procedury zatrudnienia pana oraz jego późniejsze powołanie na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora szkoły były przeprowadzone zgodnie z prawem. Artykuł 63, podkreślam, były przeprowadzone zgodnie z prawem, żeby... Artykuł 63 ust. 12 i 13 ustawy Prawo oświatowe. Pewne zastrzeżenia budzi odległość czasowa między zatrudnieniem na stanowisku nauczyciela chemii i biologii, a powierzeniem funkcji pełniącego obowiązki dyrektora szkoły. W materiałach dostarczonych przez małopolską kurator oświaty komisja nie znalazła informacji, czy była zasięgana opinia Rady Szkoły w sprawie osoby nominowanej na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora. Punkt drugi. Pewne wątpliwości budziła również sama procedura przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, a konkretnie niepełny skład komisji konkursowej związany z brakiem przedstawiciela jednego ze związków zawodowych, co mogło zaburzyć równowagę w parytecie podmioty szkoły, a organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. I punkt trzeci. Sporo wątpliwości budzi prawidłowość wyboru przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców do komisji konkursowej. Chodzi tutaj o brak kandydatur potwierdzonych zapisami w protokołach obrad z wyżej wymienionych gremiów. Punkt czwarty. Komisja rewizyjna, to również podkreślam, nie zajmowała się dogłębną analizą relacji między pracownikami szkoły a dyrektorem oraz rodzicami, uznając, że są to sprawy związane z wyłącznymi kompetencjami dyrektora, dla którego budowanie właściwego klimatu wśród podmiotów szkoły winno być absolutnym priorytetem. Komisja rewizyjna uznała, że jasna i pełna polityka informacyjna oraz przejrzystość i zgodność z przepisami prawa oświatowego podejmowanych działań w zdecydowany sposób będą wpływać pozytywnie na budowane w placówce i w całym środowisku relacje. Podsumowując całokształt podejmowanych
czynności kontrolnych na szczególne podkreślenie zasługuje smutny w swojej wymowie fakt współpracy, a raczej jej brak, między organem prowadzącym szkołę i osobą pełniącą obowiązki dyrektora SP4, a Komisją Rewizyjną Rady Miejskiej w Rabce Zdrój. Ograniczanie czy wręcz odmowa udostępniania dokumentów organowi kontrolującemu, będącemu bądź co bądź częścią tej samej jednostki samorządu terytorialnego, jest działaniem co najmniej smutnym. Większym zaufaniem i zrozumieniem wykazał się organ sprawujący nadzór pedagogiczny niż działający w tym samym interesie, tak przynajmniej mogłoby się wydawać, organ prowadzący. I tu podpisy członków komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy pan burmistrz chce się odnieść do protokołu? Szanowni radni, ja tylko powiem taką rzecz, albo inaczej zapytam. Czy pani dyrektor miała możliwość zapoznania się z tym protokołem i odniesienia się do niego? Ten protokół został... Ale ja powiem te parę rzeczy ewentualnie, albo uzyskam odpowiedź, albo nie. Okay, bo dobrze. Powiem tak, w momencie jak ja otrzymałem ten protokół to i przeczytałem go, to właśnie między innymi szukałem, że w tym protokole będą ewentualnie uwagi albo sprostowania, albo odniesienie się do tego protokołu między innymi pani dyrektor. Nie było, więc zrobiłem coś takiego, że na tym materiale, który od państwa otrzymałem, to co przed chwilą przeczytał przewodniczący komisji, to poprosiłem, żeby wysłać to również do pani dyrektor, żeby się mogła do tego odnieść. Ja to pismo otrzymałem od pani dyrektor i wczoraj jeszcze, jak otrzymałem to pismo, to wczoraj jeszcze przygotowałem pismo, które zostało skierowane do przewodniczącego i to państwo, myślę, że pismo żeście otrzymali, a przynajmniej przewodniczący. I teraz tak, jeżeli można, to poprosiłbym o odczytanie jednego i drugiego pisma, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, jedno. Ale tu jest przewodniczący. Panie przewodniczący. Czy pan burmistrz? No tyle. Ja wszystko. Proszę, żeby te pisma jedno i drugie odczytać ewentualnie. Dobrze. Panie przewodniczący, zgadza się tak, pan burmistrz mówi. Pismo przyszło wczoraj po południu bardzo późno. Komisja nie zdążyła się, jak ja to mówię, ustosunkować. No i myślę, że się ustosunkujemy na piśmie i wnoszę, żeby tego pisma na razie nie czytać. Bo mam takie prawo, żeby wnieść, żeby tego. Przepraszam, pisma... nawet mojego, tego, które ja do was napisałem, no, państwo? Dobrze. Tak, tak, no bo tak mówię, za późno przyszło wczoraj. Komisja nie zdążyła się zapoznać, bo to było po południu, nie wiem, czy o 14, czy o 15, już nie wiem, wiem, że po południu. Dobrze, dziękuję panie przewodniczący. Pan Robert? Odnoszę się tu do dwóch kwestii. Proszę państwa, byłem członkiem tej komisji, nie ujętym z protokole jestem w ogóle tam do podpisania tego. W ogóle ten protokół nie był przez nas omawiany jako członkowie komisji, która tam w tej szkole była działania. Ciekawy jestem, panie Darku, powołując mnie do tej komisji, dlaczego pan nie ujął mnie do zapoznania się z tym i podpisania tego. Ja tu nawet nie figuruję na tym druku. Jak można prowadzić komisję rewizyjną i komisję, która wydeleguje osoby do przeprowadzenia tej komisji, a na końcu nawet nie raczy się powiadomić, dlaczego mnie odrzucono, czy ja się nie tego... To jest... dla mnie niezrozumiałe. Drugie, każdy protokół, proszę państwa, po napisaniu zbiera się organ, który to przeprowadzał, omawia, bo każdy może jeszcze coś wnieść, każdy może. W ogóle tego nie było omawiane, więc nie wiem na jakiej podstawie ja mam dziś dyskutować nad tym i tak dalej. A już zabronienie odniesienia się do wyżej imiennego protokołu osoby, którą się tutaj kontroluje, to jest już naruszenie punktu regulaminu Komisji Rewizyjnej. Dziękuję. Dziękuję. Pan Darek. Panie Robercie, ad vocent do tego, co pan mówił. Komisja była zwołana. Nie wiem, jakim cudem pana na tej komisji nie było. Był protokół. Trzeba było poinformować. No było poinformowanie. To jest do wglądu. I dlaczego pan sieje dywersję? Ale proszę mówić po kolei. Powiem panu tak. Sieje pan dywersję.
bo dostał jest to do wglądu i udowodnię panu, że w tym momencie pan kłamie, bo było przegłosowane pozytywnie, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, pana, nie wiem jakim cudem pana nie było w zarytym. Czy ten, to nie ma pan prawa być pod tym, to jest drugie. Był pan na tym, to pan robił tylko te. Przeszkadzał nam pan, no bo jest taka prawda. No właśnie. No właśnie, mogą się niektórzy radni z komisji odnieść do tego, do pana zachowania. I a ja do waszego zachowania. Proszę, panie Robercie. Jakie niewłaściwe było nasze zachowanie? Ja panu powiem, panie, zapytałem się, dlaczego w momencie tam, będąc już na tym, padło, że chcemy się dowiedzieć odnośnie wszystkich tych danych tam i tak dalej. Ja mówię, ale tego na pierwszym takim nie było ten. To jedna odpowiedź tu mogę, nie będę wymieniał. Powiedzieli mi, pan się dowie w odpowiednim czasie, dlaczego to jest zrobione. To jest zachowanie członków komisji i ja będąc tej komisji? Dziękuję, panie Robercie. Pan Jan, jeżeli można. To ja może tylko przypomnę, bo byliśmy razem w komisji, kontrolowaliśmy również pewien zakres pracy tutaj urzędu. Ja nie latałem do pana i nie pytałem, po co panu takiej czy innej informacje. Ja dostałem na piśmie... Nie, żeby się panie zapytał. Ależ oczywiście. Ja dostałem na piśmie zakres kontroli. Wymienione były punkty. Moją rolą jako członka komisji było przygotować sobie swój zestaw ewentualnie pytań, to co bym chciał się dowiedzieć. Tak to normalnie działa. I tak działa. I ja nie mam obowiązku spowiadać się przed kolegą, jakie ja mam zadać pytania. To jest sprawa kolegi, żeby sobie te pytania wymyśleć i te pytania zadać w odpowiednim czasie. Tak to działa. Panie Janku, tak to działa. Jeżeli tworzymy grupę, która kontroluje pewien organ, to my musimy wiedzieć, gramy jako zespół, a nie każdy sobie rzepkę skrobie. I nieujawnianie pewnych takich tematów czy zakresu, to jest dla mnie niezrozumiałe. O, mniej więcej. Dobrze, dziękuję państwu. Dziękuję. Tak, wczoraj 24 stycznia 2023 roku otrzymałem pismo dotyczące protokołu komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w szkole podstawowej nr 4 w Rabce Zdroju. W związku z tym, że protokół został odczytany, moje jest takie zdanie, że pan burmistrz ma prawo się do niego teraz odnieść i poproszę. Panie przewodniczący, ja mogę zabrać głos? Proszę bardzo. Dziękuję. Tak. Powiem tak, wydaje mi się, że tu się zaczyna jakaś niezdrowa wymiana zdań i będzie za chwilę awantura, która niczemu nie sprzyja. Pozwólmy spokojnie, tak jak mówię, tak jak tu powiedział pan przewodniczący komisji, kolega, który jest w składzie komisji, powiedział wyraźnie, wczoraj po południu przyszła informacja. Dzisiaj przed sesją pani dyrektor numer 4, szkoły numer 4 rozdała wszystkim radnym pismo, gdzie nawet wpływówki nie ma. Jest tylko pismo z dnia 20, czyli dużo wcześniej, a dzisiaj jest 25, żebyśmy się z tym zainteresowali za 5:10. Od 10 była... Przepraszam. Panie przewodniczący, dobrze, skończę. Niech pani skończy. W związku z tym ja uważam, że będzie uczciwie ze strony nas tu wszystkich radnych, żeby protokół został odczytany. Mamy do tego prawo. Sesja, tak jak mówię, to są nasze obrady. W związku z tym dajmy się ustosunkować komisji rewizyjnej do pisma zarówno pana burmistrza, jak i pani dyrektor i wtedy na następnej sesji, podejrzewam, zostanie to przygotowane przez komisję, odczytane i można zacząć dyskusję. Dziękuję uprzejmie. Dobrze, to teraz wyrażę swoje zdanie, ponieważ protokół został już odczytany, więc myślę, że tak, pan burmistrz jak najbardziej ma prawo się do niego odnieść i póki prowadzę obrady, mogę mieć swoje zdanie. Jest w takim razie przegłosowanie mojej propozycji przez radnych. Dobrze, to, czyli jest pani składa wniosek. Tak, o przegłosowanie tego, żeby nie odczytywać tych pism na dzisiejszej sesji, tylko dać możliwość.
możliwość ustosunkowania się radnym, czyli komisji rewizyjnej, która brała udział w tym, bo tak jak mówię, my nie mamy nawet wiedzy dokładnej. Przeczytanie pisma przez pana burmistrza, jednego czy drugiego, to nie jest kwestia taka, że pan przeczyta i my w tym momencie będziemy dyskutować albo rozmawiać, bo nie każdy będzie miał też wiedzę na pewne tematy. Uważam, że uczciwie będzie zapoznanie nas, tak jak zrobiła komisja rewizyjna, wcześniej podając radnym, bo wcześniej radni dostali protokół do wglądu, mogli przeczytać ten protokół, mogli się z nim zapoznać. Teraz dostajemy te materiały za 5.12, będzie się od nas wymagało nie wiem czego, mogę się tylko domyśleć dyskusji. W związku z tym uważam, że można to przełożyć spokojnie i można wrócić do tematu. W związku z tym składam wniosek o przegłosowanie, czy to ma być procedowane. Jeszcze pan Michał, proszę bardzo. Ja składam wniosek przeciwny, ponieważ uważam, że jeżeli burmistrz ustosunkował się już do zapoznanego przez siebie protokołu i ma jakieś zastrzeżenia czy odnośniki, ponadto pani dyrektor ma swoje zastrzeżenia do protokołu i nie może ich przedstawić osobiście, bo pan przewodniczący zgodnie ze statutem, a sprawdzałem, to jest prawda, nie mógł dopuścić do głosu. W związku z tym jasno będzie, jeżeli zapoznamy się z kontrargumentami, wtedy i tak komisja rewizyjna musi się do tego ustosunkować i my będziemy mieli jasność z dwóch stron i będziemy się mogli wtedy dopiero wypowiedzieć. W związku z tym mój wniosek jest przeciwny do wniosku pani Oli Koper, radnej. Dziękuję. Pan Darek. Ja chciałbym złożyć przeciwny wniosek wobec pana Michała, bo jako przewodniczący komisji niestety dalej idący, także ja myślę, że pan przewodniczący z czystym sumieniem podejmie. Znaczy się tak, czyli pan Marek jeszcze. Ja mam takie pytanie, czy odniesienie się pana burmistrza tutaj do tego protokołu jest teraz na piśmie, czy tylko słownie? Jest na piśmie. Ja bym chciał też właśnie zapoznać się wcześniej z pismem, ponieważ jestem człowiekiem takim, że pierw chcę przeczytać, zdoktoryzować się i później wydać opinię. Jeżeli ma być odczytane w takiej sytuacji, ja złożę inny wniosek. Proszę o przerwę w sesji, żebyśmy się mogli zapoznać z tym wszystkim i się ustosunkujemy w takiej sytuacji od razu, bo ja chcę wiedzieć, na czym się stoi, bo też chciałbym przeczytać sobie spokojnie pismo od pani dyrektor tutaj szkoły. Chciałbym się odnieść tutaj o w tej chwili odniesienie się pana burmistrza. No i tyle. I też mam tu wyprodukowane już pytania odnośnie tego, co tu słyszę, więc składam wniosek o przerwę, bo będzie 10 minut, czyli tak myślę, że wystarczy nam 20 minut. Bardzo bym prosił o przegłosowanie przerwy 20-minutowej w celu zapoznania się. Znaczy przerwa 15-minutowa bez głosowania. Ale powyżej 20, bo tak żebyśmy... Ale... Tak. No to 15 minut, jeżeli nie wystarczy, to dobrze. Bo chciałbym to... Ja myślę, że panie Marku, może byśmy poczytywali i zrobili przerwę, żeby zastanowić. No i tak nie, ja chcę sobie przeczytać. Ale... Ogłaszam 15-minutową przerwę. Proszę się nie kłóćmy. Ja się nie kłócę. Bardzo bym prosił.
innego do powiedzenia. Witam Państwa po przerwie. Jesteśmy przy punkcie trzecim. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju wyników z przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej nr 4 w Rabce-Zdroju. Tutaj punkt trzeci brzmi dosyć jasno. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej wyników z przeprowadzonej kontroli. Wyniki z przeprowadzonej kontroli zostały przedstawione. W związku z tym, że wpłynęło pismo od pana burmistrza datowane na 24 stycznia 2023 roku, jak również pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 datowane na 20 stycznia, tak? Dobrze mówię? 20 stycznia 2023 roku, a że w porządku obrad nie mamy dyskusji nad protokołem, proponuję, żeby pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołał Komisję Rewizyjną w jak najszybszym terminie w celu zapoznania się z pismem pana burmistrza, pani dyrektor, żebyśmy to mogli wszyscy nad tym usiąść, zapoznać się, wypracować własne zdania i wnioski i po Komisji Rewizyjnej będą i po spotkaniu radnych przed następną sesją na Komisję Budżetową będzie poproszony pan burmistrz, pani dyrektor w celu omówienia tego i będzie do komisji, przepraszam, komisję, tak, i będzie to dyskusja nad protokołem z Komisji Rewizyjnej odbędzie się na następnej sesji. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję, panie przewodniczący. Chciałbym poinformować pana przewodniczącego też, że termin Komisji Rewizyjnej w sprawie tych dwóch pism został już ustalony na 1 lutego na godzinę 14. Także zapraszam członków, nie tylko członków radnych, całą radę. Jak kto ma ochotę, to przyjdzie się zapozna. Także wszystkich i zostanie jeszcze wysłany na godzinę 14. No zostaną jeszcze poinformowani mailem. Tak. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Wobec tego przechodzimy do punktu 4 porządku obrad. Podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki-Zdroju. Ale mieliśmy odczytać. Podpunkt pierwszy. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rabka-Zdrój z wyłączeniem strefy A. Halo. Już jedziemy dalej. Słucham, dobrze. Inaczej. Odnosimy się literalnie do punktu trzeciego, jeszcze wrócę. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną protokołu z przeprowadzonej kontroli. Protokół został przedstawiony. W związku z tym, że w porządku obrad nie mamy dyskusji, niestety nie będziemy prowadzić dyskusji, ponieważ też z drugiej strony nie wszyscy radni są zapoznani z pismami pana burmistrza, pani dyrektor. Dlatego uważam, że są to ważne rzeczy, żeby każdy mógł swoje zdanie wyrobić, zapoznać się, a nie słuchać tego, co ktoś mu szepcze do ucha. Wracamy do punktu 4 porządku. Ale pan burmistrz miał się odnieść, panie przewodniczący. Ale przeczytał. Oto zrobił pan przerwę i pan powiedział, że tak będzie odczytane przez pana burmistrza to odniesienie. Panie Robercie, nie udzieliłem panu głosu. Przechodzimy do porządku obrad. Punkt 4. Punkt 3 brzmi jasno. Dziękuję bardzo. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rabka-Zdrój z wyłączeniem strefy A ochrony uzdrowiskowej dla części obszaru miasta Rabka-Zdrój południe. Proszę bardzo. Sterowanie. To poprosimy tutaj do mównicy panią naczelnik. Sterowanie.
Dzień dobry. Przedstawiony do uchwalenia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rabka-Zdrój z wyłączeniem strefy ochrony uzdrowiskowej dla części obszaru miasta Rabka-Zdrój i to jest Rabka-Zdrój Południe. Realizuje uchwałę Rady nr 6/36/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 18 marca 2019 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu dla obszaru całego miasta z wyłączeniem strefy A, dla której plan obowiązuje. W trakcie opracowywania obszar miasta Rabka-Zdrój został podzielony na kilka obszarów w gruncie rzeczy ewidencyjnych, czyli Rabka, Rabka Słone i Rabka Zaryte, z tym, że jeszcze właśnie został wyodrębniony z samej Rabki obszar, dla którego właśnie jest opracowany ten projekt planu, obejmujący niewielki obszar miasta ograniczony od północnego zachodu ulicą Zakopiańską, północnego wschodu do Pociesznej Wody i Podhalańską, natomiast od południa kończy się na granicy administracyjnej miasta. I może poproszę pana projektanta, głównego projektanta, pana Radosława Jończaka, żeby przedstawił jakby szerzej i problematykę i sam plan. Ale prosimy również tutaj. To może też. Nie, proszę. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, Panie Przewodniczący, Państwo Radni. Tak jak tu Pani powiedziała, projekt planu został zainicjowany procedura uchwałą, którą Państwo w 2019 roku podjęli. Projekt został przygotowany, co jest bardzo istotne, zgodnie z ustaleniami obowiązującego na dzień dzisiejszy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studium, które określiło ramy do tego, co mogliśmy w tym projekcie planu przewidzieć, czyli które tereny przeznaczyć pod określone funkcje i jakie zasady zagospodarowania dla tychże terenów ustalić. Projekt podlegał procedurze, były zbierane wnioski mieszkańców. Tych wniosków jak gdyby do wszystkich planów wpłynęło bardzo dużo. Te, które można było uwzględnić, bo były zgodne z ustaleniami studium, bo to był jak gdyby klucz do rozpatrywania wniosków, zostały uwzględnione. Te, które były niezgodne, no niestety nie mogły być uwzględnione. Tutaj wiem, że na komisjach też pojawiały się pytania dotyczące uwag, które wpłynęły, dlaczego pewne tereny nie mogły być przeznaczone pod określone funkcje, to tutaj bardzo chciałbym mocno zaakcentować jedną rzecz, że staraliśmy się, czy nawet nie staraliśmy, zrobiliśmy wszystko, żeby nie uchybić ani jednego elementu w procedurze planistycznej, żeby nie skończyło się to tak, jak skończyło się z poprzednim planem, który został zakwestionowany. Kwestia poprawności proceduralnej jest kluczowa. Zdajemy sobie sprawę, że wiele wniosków mieszkańców nie zostało uwzględnionych, wiele uwag, które są również załącznikiem, o czym za chwileczkę w paru słowach powiem do uchwały, również nie zostało uwzględnionych, natomiast one nie mogły być. Tu gdybyśmy mieli miękkie serce, kolokwialnie mówiąc, skończyłoby się to bardzo źle i kolejne miesiące pracy od 2009, no mamy kilka lat, wylądowałoby w koszu. Projekt planu składa się z ustaleń takich ogólnych i szczegółowych. W ustaleniach ogólnych zawarliśmy zapisy, które odnoszą się generalnie do pewnych problematyk występujących w ramach różnych terenów. Problematyk osuwiskowych, konserwatorskich, środowiskowych i tak dalej. Natomiast w ustaleniach szczegółowych zapisy odnoszące się do konkretnych terenów, które są zidentyfikowane na rysunku i później powiązane ustaleniami w uchwale.
Przyjęliśmy, co też jest istotne, stawkę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Jeżeli plan zmienia i nastąpi wzrost wartości, tą stawkę ustaliliśmy na poziomie 30%. Ona będzie miała zastosowanie wtedy, jeżeli w ciągu 5 lat właściciel nieruchomości będzie ją zbywał. Wówczas, jeżeli wartość nieruchomości wzrosła, będzie naliczana opłata stanowiąca różnicę pomiędzy wartością przed planem i po uchwaleniu planu. Czyli jeżeli był grunt rolny, rzeczoznawca określi wartość gruntu rolnego, jeżeli był w plan przewiduje grunt budowlany, budowlanego i różnicę między tymi cenami 30% będzie stanowić przychód gminy. To będzie pewnie trudne do oceny, ale to będzie wykonywał biegły rzeczoznawca, który zostanie każdorazowo powoływany. I to nie będzie dotyczyć wszystkich właścicieli, tylko tych, gdzie wartość wzrosła. Jeszcze dwa słowa odnośnie procedury, bo nie wspomniałem. Oprócz właśnie tych wniosków, które zbieraliśmy, projekt planu opiniowaliśmy i uzgadnialiśmy z szeregiem różnych instytucji. Tutaj niektóre z nich wniosły bardzo takie istotne z punktu widzenia przesądzeń, jakie zawarliśmy w planie, ograniczenia. To władztwo planistyczne niestety też podlega pewnym ograniczeniom i tutaj musieliśmy wprowadzić korekty wynikające z uzgodnień choćby z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, z zarządcami dróg, także pojawiły się pewne korekty. Natomiast po pozytywnym zaopiniowaniu, uzgadnianiu, projekt był wyłożony do publicznego wglądu. Na dyskusji, w której brałem udział, pojawili się mieszkańcy. Odbyła się wówczas rozmowa na temat przesądzeń planistycznych, jakie zawarliśmy, co wynikało, że określone ustalenia wprowadziliśmy. No i w trakcie wyłożenia oraz po zakończeniu zgodnie właśnie z przepisami artykułu 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu wpłynęły uwagi, z których 48 zostało nieuwzględnionych i tutaj kierowaliśmy się przy rozpatrywaniu tych uwag. Jeżeli Państwo będą radni mieli jakieś szczegółowe pytania, będę do każdej uwagi się odnosił, natomiast one były przedstawione w projekcie uchwały. Są częścią z opisem treści uwagi, dlaczego nie są uwzględnione. Generalnie można na kilka takich grup te uwagi podzielić. Część nieuwzględnionych uwag to są uwagi dotyczące zmiany przeznaczenia głównie na cele budowlane, które to uwagi były niezgodne z ustaleniami studium. Były również uwagi dotyczące zmiany kategorii dróg, zwężenia, likwidacji dróg. No, plan powinien zapewnić ład przestrzenny. Jeżeli przewidujemy tereny przeznaczane pod zabudowę, powinny te tereny być obsługiwane z dróg publicznych, tak żeby można było w liniach rozgraniczających tychże dróg zrealizować niezbędną infrastrukturę techniczną, wodę, kanalizację, energię elektryczną. Stąd te szerokości pasów linii rozgraniczających są takie, jakie zostały w projekcie planu przyjęte. Pojawiły się też pewne uwagi dotyczące korekt zapisów. No tutaj też szczegółowo je przeanalizowaliśmy i też te, które są nieuwzględnione, znajdują Państwo w załączniku numer 2 do uchwały. Tyle tytułem takiego długiego wprowadzenia. Jeżeli Państwo radni mają szczegółowe pytania dotyczące tego projektu planu, to będę wyjaśniał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Jeszcze dodałabym, że były takie sygnalizowane taki problem, że jeżeli będzie ustalony już uchwalony plan, to nie można nic w nim zmienić. Tutaj jeżeli będzie uchwalony plan i jeżeli będziemy mieć taką możliwość, że zmienimy studium, to właśnie chciałam zaznaczyć, że w przyszłości ewentualnie jest zawsze możliwość zmiany czy fragmentu, czy nawet całego planu, który chciałam dodać. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa radnych pytania w sprawie planu? Pani Ola. Dziękuję.
Ja tylko chciałam zadać pytanie dotyczące studium. Czy studium jest aktualne? Kiedy było ostatni raz aktualizowane? W którym roku ewentualnie? I jak to wygląda? Bo szczerze powiem, owszem, były dyskusje na temat planu przestrzennego i zagospodarowania tego terenu, ale tak naprawdę nigdy żeśmy nie zobaczyli tego studium. Nie mamy porównania, przynajmniej ja, nie będę mówić za kolegów, ale ja nie miałam porównania. Czy rzeczywiście to studium jest tak zrobione, plan przestrzenny jest tak zrobiony, jak wygląda studium, ale przede wszystkim mnie interesuje, kiedy ewentualnie była aktualizacja tego studium. Z kolei, to mnie interesuje, przede wszystkim to, kiedy jest aktualizowane to studium, jak to jest aktualizowane, na jakim etapie, jeżeli jest w ogóle aktualizacja przeprowadzona. To ja może odpowiem pokrótce na temat wiedzy, jaką ja posiadam na temat tego, co pani pyta i ewentualnie poproszę panią kierownik o uzupełnienie, gdybym coś pominął. Studium, które obowiązuje w Rabce, zostało przyjęte w 2001 roku. Generalnie artykuł 32 ustawy mówi o tym, że Rada Gminy raz w czasie kadencji dokonuje oceny aktualności wszystkich dokumentów planistycznych, czyli studium planów miejscowych, analizuje wydawane decyzje, pozwolenia, cały proces inwestycyjny, który zachodzi w gminie. I jak gdyby ten dokument wskazuje, czy to studium jest aktualne, czy jest nieaktualne. Na dzień dzisiejszy ustalenia planu, które my przyjęliśmy w projekcie już teraz przedłożonym państwu, no jeszcze projekcie, dopóki nie jest przyjęty planu, bazują na tych ustaleniach studium, które zostało w 2001 roku przyjęte. Obecnie, z tego co wiem, przygotowywany jest nowy projekt studium, z tym, że chciałbym bardzo istotną rzecz tutaj państwu radnym wskazać, że w 2016 roku zmieniły się przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które w artykule 10 dodały ustęp 5, 6 i 7, które mówią o tym, że na potrzeby studium gmina ma obowiązek sporządzenia bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. Ten bilans przygotowywany jest w ten sposób, że analizujemy uwarunkowania występujące w gminie. Z takich istotnych to jest przede wszystkim sytuacja demograficzna, czyli ilu mieszkańców mamy na dzień dzisiejszy, a ilu będziemy mieć w perspektywie, i tu ustawodawca powiedział, maksymalnie 30 lat, czyli dla tego 30-letniego horyzontu określamy, ilu będziemy mieć mieszkańców. Analizie podlega również to, ile wydawanych jest pozwoleń na budowę, jak wygląda ruch inwestycyjny, jakie są średnie wielkości mieszkania przypadającego na osobę. Te wszystkie wskaźniki służą ku temu, żeby określić maksymalne zapotrzebowanie, jakie jest w gminie w tej 30-letniej perspektywie na zabudowę w podziale na funkcje zabudowy. Mieszkaniową, usługową, produkcyjną, wszystkie. Tego nie było obowiązku w 2001, kiedy państwo przyjmowali obowiązujące obecnie studium. Ustawa mówi o tym, że jeżeli to zapotrzebowanie określiliśmy, to najpierw sprawdzamy, czy w ramach obszarów zwartej zabudowy posiadamy rezerwy, czyli takie luki w zabudowie pomiędzy zabudową istniejącą, gdzie możemy rozdysponować to zapotrzebowanie, które obliczyliśmy. No i rozdysponowujemy. A co to są te obszary zwartej zabudowy? To są obszary, które posiadają dostęp do infrastruktury technicznej, do infrastruktury społecznej, czyli szkoły, przedszkola, ośrodek zdrowia, usługi handlu, czyli wszystko, co służy takiej jednostce do tego, żeby ona tam mogła funkcjonować. I tu nie mówimy o dojeździe autem, tylko takim dojściu pieszym, bezpośrednie sąsiedztwo, bo autem wiadomo, wszędzie można dojechać. I te obszary, jeżeli sprawdzimy i mamy nadal w tym bilansie rezerwę terenów, które możemy przeznaczyć na funkcje budowlane, to w drugim kroku rozmieszczamy je na tych terenach, które w planach miejscowych przyjętych przez Radę Gminy są przeznaczone na te funkcje budowlane. I to jest ten drugi krok.
I teraz, jeżeli wyczerpuje to tą pulę, to nie możemy już przeznaczać nowych terenów pod zabudowę. Tak na szybko analizę, którą my robiliśmy na potrzeby planu miejscowego, to w obowiązującym studium, tym z 2001 roku, mają Państwo przeznaczonych tak dużo terenów pod zabudowę, że na pewno z części trzeba będzie zrezygnować, o ile wcześniej Państwo nie zatwierdzą ich w planie miejscowym. Czyli przede wszystkim tu mówię o terenach budowlanych, mieszkaniowych, z których trzeba się będzie wycofać ze studium, bo inaczej to studium zostanie uchylone przez nadzór, czy w razie skargi przez sąd administracyjny. Także jeżeli w tej chwili nie zabezpieczą Państwo tych terenów w planie, to w studium one będą musiały pozostać jako tereny nieprzeznaczone pod zabudowę. Znaczy to może być i dobre, i niedobre. No to zależy, z jakiego punktu widzenia patrzymy, i tutaj z punktu widzenia środowiskowego być może to jest nawet dobre rozwiązanie. Natomiast na pewno wywoła protest wśród mieszkańców, czy części mieszkańców. Także trzeba mieć jak gdyby na uwadze te dwa elementy. I nie wiem, czy jeszcze coś by Pani... No tyle chciałam powiedzieć, że przedłożony właśnie do, jakby do zaakceptowania projekt studium, mówimy o studium, właśnie zaznacza sporo takich terenów, z których trzeba będzie zrezygnować. Więc jakby później uchwalenie planu już i dla części Rabki, Zary, Tesłone, gdybyśmy już zatwierdzali studium, to nowe musiałyby być te tereny zmniejszone. Rozumiem, czy ja mogę jeszcze chwilę? Proszę. Bardzo proszę mi odpowiedzieć na taką rzecz, bo Pan tu cały czas mówi, że bazuje Pan na studium z 2001 roku. W 2019 roku Rada podjęła, czy już nasza Rada, podjęła uchwałę, która jest z 28, obala jak gdyby tą uchwałę z 28 marca 2001 roku, że studium jest nieaktualne i wymaga aktualizacji. Więc ja jeszcze raz powtarzam pytanie, bo Pan tu bardzo ładnie rozwinął temat, ale ja nie usłyszałam odpowiedzi. Kiedy zostało studium aktualizowane? Od 2019 roku. Bo tutaj jest uchwała, że jest nieaktualne i wymaga aktualizacji. Pan cały czas mówi o dacie 2001. Ja mówię o dacie 2019. To ja już odpowiedziałem na to pytanie. W tej chwili jest w trakcie sporządzania studium. W tym momencie ono, jak gdyby to, o czym Pani mówi, było podstawą do podjęcia prac nad nowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną. I ten dokument jest przygotowywany. Natomiast procedura przyjęcia studium to nie jest tak, że wprowadzamy tereny pod określone funkcje i sobie przyjmujemy, tylko to podlega długiej procedurze planistycznej. Jest długi okres projektowy, bo cała gmina i tu trzeba parę miesięcy co najmniej na to zabezpieczyć, ale później mamy równie długi, a czasami dłuższy proces proceduralny opiniowania, uzgadniania, wyłożenia do publicznego wglądu. Odpowiadam, jakbym mógł skończyć. Ja Pani nie przerywałem, znaczy... Niech Pan skończy. Proszę, ale to tak jak mówię, to się gubi moje pytanie Pana. Nie gubi się. Ja po prostu potrzebuję odpowiedzi konkretnej. Kiedy zostało aktualizowane studium od 2019 roku? Jest co Pan mówi, nie ma, jest w trakcie. Jest w trakcie. Zgadza się, jest w trakcie. W związku z tym, jeżeli Pan pozwoli, załącznik numer 2, który dostaliśmy do uchwały o planie przestrzennym, jest, tu są podane 48 dokładnie wniosków odrzuconych. Odrzuconych nie za, jak gdyby przez mieszkańców. Mieszkańcy złożyli, ktoś te wnioski przeanalizował, mam nadzieję, i odrzucił. Ale tu niektóre uzasadnienia na przykład dla mnie są niezrozumiałe z tym, co Pan mówi. Skoro studium jest nieaktualne w tej chwili, ulega cały czas aktualizacji, to powtarzam po Panu, na przykład uwaga bezzasadna częściowo. Działka znajduje się na terenie dopuszczającym jej znacznej części wnioskowanie przeznaczenie. Dopuszczenie omawianego przeznaczenia na pozostałym obszarze jest niezgodne z zapisami studium. Jak to rozumieć, odrzucenie takiego wniosku? Jeżeli na przykład studium nie jest w pełni już jeszcze gotowe, prawda, i nie jest zrealizowane, a tu się takie uzasadnienie komuś przedstawia do wniosku.
Okej, to jeśli mógłbym dokończyć swoje wyjaśnienia, może wtedy stanie się to bardziej jasne. Chodzi o to, że dopóki studium na sesji państwo nie przyjmą, to, które jest w trakcie procedowania, to obowiązujące cały czas jest studium z 2001 roku. Niemożliwe, bo myśmy podjęli uchwałę. Państwo podjęli uchwałę, która stwierdza, że ten dokument jest, wymaga aktualizacji. I ta aktualizacja jest w trakcie realizacji. Natomiast dopóki nie zostanie zatwierdzone studium, obowiązuje studium z 2001. Wydaje mi się, że jest to klarowne, jasne i oczywiste. Ewentualnie mogę jeszcze tylko dodać, tutaj też pan podpowiadał taką kwestię, że też, żeby mieć świadomość, że planowane są zmiany w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jest duże prawdopodobieństwo, że to studium nigdy nie będzie uchwalone, bo przewidywany jest nowy dokument, który będzie nazywał się plan ogólny, który będzie aktem prawa miejscowego, już nie takim dokumentem polityki przestrzennej gminy, tylko aktem prawa miejscowego. Będzie on ograniczał wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i będzie na potrzeby tego dokumentu, tak jak od 2016 roku, przygotowywany bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. Bilans, który w tej chwili jest opracowaniem troszeczkę autorskim. Każdy projektant ma prawo troszeczkę inaczej ten dokument przygotować. No, w wielu przypadkach starając się uwzględniać jak gdyby najwięcej, ile można, wniosków mieszkańców, wniosków gminy. Natomiast w projekcie ustawy, który jest na stronach sejmowych załączony i można się z nim zapoznać, jest również projekt rozporządzenia, który określa całą procedurę, jak to bilansowanie ma być wykonane. I powiem państwu, że jest tam to dużo bardziej restrykcyjne niż ja stosuję i wielu moich kolegów urbanistów. Także na pewno, jeżeli tu mówimy o 48 nieuwzględnionych uwagach, to jeżeli państwo nie przyjmą planu miejscowego i będą czekać na nowe studium, a nowe studium, no, jeżeli będzie, tak, jeżeli będzie, będzie musiało ograniczyć tereny pod zainwestowanie, nie będzie 48, będą państwo mieć 300 uwag, bo z takim rzędem wielkości za chwilę się spotkamy i z roszczeniami odszkodowawczymi osób, które uzyskiwały już decyzje, które pobudowały pewne inwestycje, na pewno będzie dużo większy problem. Proszę. Proszę mi powiedzieć w takim razie, jak wygląda stan faktyczny dzisiejszych terenów z terenami ze studium z 2001 roku? Bo to wie pan, to jest duży czas, upływ dużego czasu. Nie było planu, było tylko studium, to co pan tłumaczy. Czyli zmienił się teren zabudowy, zmieniły się drogi, zmieniły się kanalizacja, wszystko się zmieniło. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy, skoro ludziom się odmawia na przykład, powołując się na studium z 2001, a mamy 2023, więc 22 lata są jak gdyby nieaktualizowane to studium, czyli jak gdyby nie można, wie pan co, zmieniło się naprawdę i na pewno zabudowa, stan faktyczny, który jest w studium, wszystko się zmieniło. Więc jak można na przykład w tym momencie porównywać 22 lata? No przepraszam, proszę mi to wytłumaczyć w tym momencie. Znaczy, ja powiem tylko w ten sposób. Mamy artykuł 15 ustęp 1, który mówi: burmistrz sporządza projekt planu zgodnie z ustaleniami studium. Znaczy ja bym chciał, żebyśmy to, tą kwestię, to jest zgodne. Studium obowiązuje i dopóki państwo nie uchwalą studium, które jak gdyby zmieni tą politykę, ono obowiązuje, nawet gdyby to było studium z 95 roku, bo też mogły być takie dokumenty. Także nie ma znaczenia, czy ono już jest nieaktualne. Dopóki państwo nie uchwalą nowego, musimy bazować na tym, co mamy. Nie ma innej możliwości. Ale czy ono jest aktualne do dzisiejszych warunków, jakie ale mamy? No, sami państwo stwierdzili, że ono jest
nieaktualne. No dobrze, proszę pana, ale niech mi pan odpowie, bo jeżeli ludzie dostają takie odpowiedzi, to jest okres 22 lat. Pan się cały czas powołuje na studium z 2001 roku. 22 lata upłynęło, więc jak można mówić, że ono jest faktyczne na dzisiejszy stan? No jak można? Znaczy, ale gdyby... aktualne, ale faktyczne? No przepraszam. No. No znaczy, ja, niestety ja nie jestem ustawodawcą, ja działam w pewnym reżimie prawnym, w jakim musimy działać. Mamy ustawę o planowaniu, która określa, jak mamy przygotować określone dokumenty, w jakiej procedurze, co wziąć pod uwagę i czy ja to oceniam pozytywnie czy negatywnie, to jest nieistotne. Istotne będzie to, że jeżeli popełnimy tu błąd, to ten błąd kosztuje uchylenie tego dokumentu, co już państwo z czym się zetknęli. Dlatego tak, tu pani podpowiada, później można zmienić, tylko raczej jeżeli nie przyjmiemy tych terenów pod przede wszystkim budowlanych, które możemy w tym momencie przyjąć zgodnie ze studium z 2001, to tych terenów budowlanych będzie zdecydowanie mniej w nowych planach miejscowych. Znaczy nie będzie mniej, nie będzie mniej, bo jest rozbudowane, te tereny są rozbudowane i granice są przesunięte. Dobrze. Pani Ola, już kończy. Ja tylko skończę i tylko tyle. Proszę mi jeszcze w takim razie powiedzieć, to już może nie do pana, tylko bardziej do pani skarbnik i do pana burmistrza, ile nas kosztowało przygotowanie tego planu przestrzennego? Jaka to mniej więcej jest kwota z budżetu? To jest tam na 22-23 aktualizacja studium. To jest tylko aktualizacja studium. To proszę powiedzieć, ile dokładnie. Wykonanie miejscowe to jest w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcie 1,3,1,30, ogólne 291,170. Tyle nas kosztował to teraz. To jest rata, chabówka, pomysł. No właśnie, no a teraz. Z samego jednego planu to nie mam. Nie wiem, czy nie 24 600. Ale tutaj wieloletni, tak samo mamy. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu, to ta 139 tysięcy. To jest umowa podpisana w 2021 roku na aktualizację studium. No, o, to chciałam, żeby to wybrzmiało. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Małgorzata. To, co pan nam tutaj wyjaśniał, to ja takie moje podsumowanie, że w tej chwili ten plan zagospodarowania, który jest opracowany i który jest do zatwierdzenia lub nie, to jest korzystniejszy z tego, co może być w przyszłości. Bo jeżeli tak to z tego wywnioskowałam, jeżeli teraz nie uchwalimy, to za chwilę będziemy nowe studium dopracowywać i projekt będzie inny i będzie dużo niekorzystniejszy, bardziej niekorzystny dla mieszkańców, bo będzie dużo mniejszy teren pod zabudowę przeznaczony w związku z zmniejszeniem ilości mieszkańców, tak? Czyli dla dobra mieszkańców w tej chwili jest korzystnie przyjąć ten projekt. Tak wnioskuję. Jeszcze jedną tylko rzecz dopowiem, że te tereny, które państwo sobie zarezerwują, tak kolokwialnie, w planie, to studium będzie mogło je uwzględnić mimo przekroczenia bilansu. Nie musi się z nich wycofać. Natomiast jeżeli one nie są fizycznie wprowadzone do planu miejscowego, to takie tereny przekraczające bilans sporządzony na potrzeby studium nie mogą już być dodane. Dziękuję. Pan Marek. Ja mam takie, znaczy w zasadzie kilka pytań. Czy podjęcie tej uchwały będzie zgodne z prawem a propos tego studium? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, jak to się ma właśnie tutaj wszystko do ustawy, które tam pan wspomniał o przepisach i tak dalej, właśnie do uzdrowisk, bo z tego co się orientuję, w uzdrowiskach jest to bardziej rygorystycznie brane pod uwagę. To jest taka druga kwestia. Trzecia kwestia, tutaj jest takie pismo pana radnego, tutaj przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej.
z 2021 roku. On tu, pan radny wyraźnie, Paweł Rogowiec, tutaj podkreślał i składał wniosek do pana burmistrza, żeby były wszystkie te aspekty mieszkańców brane pod uwagę. Czy właśnie od tego okresu, jak tutaj wcześniej pan radny podkreślał, były uwzględniane w tym planie? Chciałbym to usłyszeć tutaj, żeby to tak fajnie właśnie wybrzmiało, bo to jest też bardzo ważne. No i wiemy też z ustaleń, bo też mam tu informacje od klubu ekologicznego i tutaj te pisma wszystkie, że jednak tutaj jest taki też nakaz od wielu, wielu lat Ministerstwa Zdrowia z zapisu właśnie tego, że jednak ten Krzywoń to są nasze płuca, zielone płuca, prawda, czyste powietrze i tak dalej. Więc tu wszystko rozumiem i tutaj przemawia to, że, żeby głosować tak, a nie inaczej za chwilę, ale chciałbym zadać też takie pytanie, czy urząd skłonił się do tego, aby na przykład od mieszkańców wykupować te tereny zielone w zasadzie jeszcze, prawda, bo tak jak wykupiliśmy działkę i tereny za cmentarzem, prawda, no to tutaj też, żeby mieszkańcy nie byli poszkodowani, czy będą mieli możliwość złożenia wniosków, żeby urząd jednak zadbał o te płuca zielone i wykupił od tych mieszkańców część tych terenów, gdzie były odrzucone te wnioski, bo z tego, co tu usłyszeliśmy, było ich 48 negatywnych, prawda? No właśnie. Też bym chciał właśnie mieć taką odpowiedź, tą klarowną. Pierwsze to właśnie, czy to jest zgodne z przepisami odnośnie tego studium, co tu pani Ola Koper przedstawiła i no, to po kolei może jeszcze coś tutaj mam. Tak, to po kolei. Znaczy, ja nie śmiałbym przedłożyć projektu, który byłby niezgodny z prawem, bo po prostu później bym zapłacił kary państwu. Także projekt jak najbardziej jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Oczywiście to będzie jeszcze podlegać weryfikacji przez nadzór wojewody. Natomiast dołożyliśmy wszelkich starań, żeby nie było żadnych uchybień, które jak gdyby byłyby niezgodne z prawem. Oczywiście procedury planistyczne, one w wielu kwestiach są bardzo takie interpretacyjne. Te interpretacje sądów administracyjnych czasami bywają skrajnie różne, stąd czasami no, trzeba podejmować decyzje bazując na takim dominującym orzecznictwie, ale żebyśmy mieli wszyscy świadomość, że bywają różne rozstrzygnięcia sądów administracyjnych w tym kraju, które potrafią się radykalnie względem siebie różnić, ale dołożyliśmy wszelkich starań, żeby było poprawnie. Drugie pana pytanie dotyczące uzdrowisk. Tutaj ten projekt planu też w procedurze podlegał uzgodnieniu z ministrem zdrowia. Minister zdrowia uzgodnił projekt planu. My oczywiście braliśmy pod uwagę zapisy statutu, te wszystkie przepisy dotyczące uzdrowisk. Także tutaj no, musimy być w tym względzie również zgodni. Jeżeli chodzi o sprawy związane z wykupem, to tak naprawdę wykup terenów z planu miejscowego przez gminę jest obowiązkowy dla tych terenów, które przeznaczamy pod cel publiczny. Na przykład drogi, które są drogi publiczne celem publicznym, wówczas gmina zgodnie z przepisami, jeżeli w planie przewiduje teren pod drogę publiczną, właściciel nieruchomości dokonuje na przykład podziału zgodnie z ustaleniami planu. W wyniku podziału część działki jest w pasie drogowym, ma prawo wystąpić do gminy o wykup i gmina ma obowiązek w ciągu 6 miesięcy taki wykup zrealizować. Natomiast w przypadku innych funkcji, no to już jest ewentualna wola gminy i próba porozumienia się z mieszkańcami. Ja nie chcę tu za pana burmistrza udzielać odpowiedzi, czy taki wykup tych terenów, o których pan wspomniał, będzie następował. Natomiast obowiązek dotyczy tylko tych, które przeznaczamy pod cel publiczny. Dziękuję bardzo. Pan Jan. Ja mam takie
Jedno pytanie właściwie. Chciałbym, żeby pan wyjaśnił i ewentualnie wyprowadził z błędu, jeżeli w takowym tkwie. Czy to studium zawiera w sobie jakieś pewne rygory narzucające, że tak powiem, pewne ramy w wydawaniu tak zwanych WZ-ek? Ponieważ, nie wiem, być może, że się mylę, że było takowe prawo, że jeżeli nie ma planu zagospodarowania na danym terenie, a istnieje ważne studium, to że ono jest jak gdyby tym dokumentem, które tworzy pewne ramy, poza które no, nie powinno się, że tak powiem, wychodzić. Czy tak faktycznie jest, bo jeżeli tutaj padło stwierdzenie, że faktycznie studium jest ważne od 2001 roku i ono jest ważne do momentu, kiedy nie zacznie obowiązywać nowe, no to teraz jak to się ma do ewentualnie tych, że tak powiem, gospodarowania tymi gruntami tutaj na terenie miasta. A jeszcze taka jedna już na koniec drobna uwaga. Ja bym się tutaj za bardzo nie obawiał tego, że tak powiem, pewna grupa mieszkańców będzie niezadowolona. No my też na przykład no jako gmina nie możemy dopuszczać do sytuacji, gdzie my, że tak powiem, nawrzucamy nie wiadomo gdzie, nie wiadomo w jakich terenach te tereny budowlane i później będziemy się skrobać po głowie, jak, że tak powiem, kosztowo zabezpieczyć funkcjonowanie tych terenów i żeby gmina nie ponosiła jakichś z tego tytułu wynikających nadmiernych kosztów. No więc uważam, że co było do tej pory jako tereny rolnicze, one, no sorry, powinny pozostać terenami rolniczymi lub przekształcać je w kierunku służącym właśnie rekreacji, wypoczynkowi, absolutnie jako tereny te zielone, absolutnie je wyłączyć. No ma być jakaś tam forma gospodarki też faktycznie na tych terenach. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę. Ja się bardzo cieszę za to pytanie pana. Ono jest wbrew pozorom bardzo, bardzo istotne. Dwie kwestie, jak gdyby, które chciałbym tutaj do tego powiedzieć. Jedna dotyczy to, co pan słusznie zauważył, przeznaczając w planie miejscowym tereny pod zabudowę, gmina bierze na siebie ciężar przygotowania tych terenów pod przyszłe zainwestowanie. Oczywiście z przepisów ustawy wynika wprost, że trzeba zapewnić wykupy choćby pod te drogi, natomiast już realizacja tych dróg, nie ma jakiegoś takiego normatywu nakazowego, natomiast wiemy jak to wygląda. Mieszkańcy tłumnie przybywający, chcemy mieć drogę, chcemy mieć wodociąg, chcemy mieć kanalizację. Te inwestycje później trzeba realizować i to jest olbrzymi koszt. Ja jako taki przykład gdzieś często podaję gminy Lesznowola, która też przygotowała studium i na potrzeby tego dokumentu wyznaczyła tereny pod zabudowę w olbrzymich ilościach, dużo przekraczających jak gdyby potrzeby gminy. Sporządziła plan miejscowy, no i zaczęła mieć problemy finansowe z przybywającymi mieszkańcami. To jest podwarszawska gmina, gdzie sprowadzali się prawnicy, osoby, które potrafiły egzekwować i dochodzić swoich praw. No i burmistrz zlecił przygotowanie analizy, ile te skutki finansowe obowiązywania planów w przyszłości będą wynosić. No i w tej niewielkiej stosunkowo gminie koszty realizacji tych zadań, które w wyniku planu gmina powinna zrealizować, były 700 milionów złotych. Budżet gminy nie był w stanie by tego udźwignąć, gdyby wszyscy świadomie wystąpili o to, co im się należy. I to jest jedna bardzo ważna kwestia. Druga jest taka, że mamy na dzień dzisiejszy przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sformułowane w ten sposób, że
Tylko aktem prawa miejscowego można ograniczyć czy nakazać cokolwiek w terenie, ograniczyć konstytucyjne prawo własności. Studium niestety nie jest takim aktem prawa miejscowego, tylko jest dokumentem określającym politykę przestrzenną. W związku z tym, dopóki państwo nie uchwalą planu miejscowego, to przy wydawaniu decyzji, i to jest jak gdyby tu jednolita linia orzecznicza wszystkich sądów administracyjnych i nikt nie ma wątpliwości, w ogóle nie bierzemy pod uwagę ustaleń studium. Czy tam jest teren rolny, czy jest teren budowlany pod produkcję, czy pod usługi, czy pod inne funkcje. Ustawodawca powiedział, przy wydawaniu decyzji pan burmistrz bierze pod uwagę sąsiedztwo, czy ma dostęp do drogi, i to nie taki bezpośredni, bo ktoś może wykazać służebność, drogę wewnętrzną, czy ma dostęp do infrastruktury technicznej, ale już nie musi ta infrastruktura istnieć. On wystarczy, że będzie miał od zakładu zapewnienie, że kiedyś tam będzie możliwość, a weźmy też pod uwagę, że każdy może sobie studnię wykopać, zrobić szambo albo przydomową oczyszczalnię, czyli tak naprawdę ta infrastruktura to też taka troszeczkę jest fikcja. No i warunek sąsiedztwa, gdzie jak gdyby z założeń ustawy z 2003 sąsiad to miał być ten przylegający obok. Natomiast poszło to w wyniku orzeczeń sądów administracyjnych w tę stronę, że ten sąsiad to czasami jest kilometr od tego miejsca, bo jest przy tej samej drodze. I skoro mamy kilometr przy tej samej drodze sąsiada, to nawiązujmy zabudową do tego sąsiada. Czyli jeżeli mamy gdzieś na górze wzdłuż polnej drogi działkę, a na dole w miejscowości stoi budynek, to nawiązujmy przy decyzji o warunkach zabudowy do tego budynku kilometr dalej. Sami państwo wiedzą, do czego to prowadzi. Chyba w tej chwili, dopóki planu nie ma, grozi to tym, że zrobi się jeszcze większy bałagan w gminie, czyli studium w ogóle nie wiąże. To, o czym mówiłem, zmiany w przepisach, jak gdyby zastąpienie planu, studium planem ogólnym, ma właśnie na celu wyeliminowanie wydawania decyzji o warunkach zabudowy w tych miejscach, gdzie gmina nie chce, żeby były wydawane. Także tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Paweł. Opinia Komisji Uzdrowiskowej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego była pozytywna. Tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze ma jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję za wyczerpującą dyskusję. I teraz tak, proszę państwa. Projekt uchwały numer 006.1.2023 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rabka-Zdrój z wyłączeniem strefy A ochrony uzdrowiskowej dla części obszaru miasta Rabka-Zdrój, Rabka-Zdrój Południe. Teraz zapytam państwa, czy tak, odczytywać cały projekt wraz z uzasadnieniami, ponieważ tak, projekt uchwały był ogólnie dostępny, wszystkie osoby, które były zainteresowane, mogły się z nim zapoznać. Wobec powyższego przechodzimy do głosowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rabka-Zdrój z wyłączeniem strefy A ochrony uzdrowiskowej dla części obszaru miasta Rabka-Zdrój i Rabka-Zdrój Południe. Wyłączyli się. Usnęły. Dziękuję państwu za głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 11 głosów za przyjęciem projektu uchwały, 3 głosy wstrzymujące się. Dziękuję państwu za głosowanie. Projekt uchwały numer 1 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rabka-Zdrój z wyłączeniem strefy A ochrony uzdrowiskowej dla części obszaru miasta Rabka-Zdrój Południe wchodzi do realizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo państwu. Dziękujemy. Pod,
Podpunkt drugi punktu czwartego, podjęcia uchwały na wniosek burmistrza Rabki Zdrój w sprawie zmiany uchwały numer 61/476/22 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. I teraz tak, poproszę na początku o, projekt uchwały był dyskutowany na komisji, poproszę o opinię. Projekt uchwały numer 2 zyskał pozytywną opinię na komisji budżetowej. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Wobec powyższego przechodzimy do głosowania. Projekt uchwały numer 2 w sprawie zmiany uchwały numer 61/476/22 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek tej opłaty. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję Państwu za głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, 9 głosów za, 2 głosy przeciw, 3 głosy wstrzymujące się. Wobec powyższego projekt wchodzi do realizacji. Dziękuję bardzo. Podpunkt trzeci punktu czwartego w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. Projekt był omawiany na komisji. I również projekt uzyskał pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chce? Ja może odczytam uzasadnienie tego projektu, dobrze? Projekt niniejszej uchwały został przygotowany w związku z wnioskiem z dnia 25 listopada 2020 roku złożonym przez pana Rafała, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Sport i Rekreacje, w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości opisanej w projekcie uchwały zabudowanej kortami tenisowymi. Wnioskodawca dzierżawi korty od gminy Rabka Zdrój, jednakże umowa dzierżawy wygaśnie z dniem 31 marca 2024 roku. Dzierżawca planuje dokonać wkładu finansowego na doposażenie obiektów w niezbędne urządzenia i mączkę ceglaną. Z uwagi na koszt wykonania inwestycji, a w dalszej kolejności amortyzację tych kosztów, już teraz zwrócił się o przedłużenie obecnej umowy dzierżawy o kolejne 3 lata, to jest do roku 2026. Zgodnie z aktualnymi przepisami w zakresie dzierżawy nieruchomości komunalnych, jak też obowiązującymi na terenie tutejszej gminy zasadami gospodarowania nieruchomościami gminy, celem wyłonienia dzierżawcy tej nieruchomości winien zostać zastosowany tryb przetargowy. Jednakże zgodnie z paragrafem 8 załącznika do uchwały Rady Miasta Rabka Zdrój określającej zasady gospodarowania nieruchomościami, odstępstwo od zasady określanych w przedmiotowej uchwale wymaga zgody Rady Miejskiej. W związku z powyższym Rada Miejska w Rabce Zdroju winna podjąć decyzję w przedmiotowej sprawie. Czy ktoś z Państwa ma pytania do tego projektu uchwał? Nie widzę. Dziękuję. Tutaj opinia komisji już była. Tak, pozytywna. Głosujemy projekt uchwały numer 3. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję Państwu za głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, 14 głosów za przyjęciem projektu uchwały. I podpunkt czwarty zmieniający uchwałę 58/465/22 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnionej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. Projekt uchwały był omawiany przez komisję, tak? Tak, projekt numer 4 został zaopiniowany pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chce
zabrać głos nie widzę. Odczytam tylko uzasadnienie. W rozporządzeniu ministra z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotów kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy zmieniono brzmienie paragrafu drugiego. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 22 roku 2022 roku. Zgodnie z nowym zapisem przy wyliczaniu kwoty zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły uwzględnia się stawkę za 1 km przebiegu pojazdu w nowych wysokościach. Wyżej wymienioną stawkę określa Rada Gminy w drodze uchwały. Stawka ta nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie artykułu 34a ustęp 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, to jest 0,89 zł dla pojazdu o pojemności skokowej silnika do 900 cm oraz 0,15 zł dla pojazdu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3. Konieczność wprowadzenia uchwały z mocą wsteczną wynika z faktu obowiązywania nowych stawek wprowadzonych na podstawie wyżej wymienionego rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2022 roku od 17 stycznia 2023 roku. Tymczasem zgodnie z artykułem 39a ustęp 3 prawo oświatowe stawki obowiązujące na terenie danej gminy nie mogą być niższe niż określone w przepisach rozporządzenia. W związku z powyższym konieczne było nadanie uchwale wstecznej mocy obowiązującej, czemu nie stoją na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego, w tym bardziej, że nowe stawki są korzystniejsze dla mieszkańców. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. Czy ktoś z Państwa jakieś pytanie? Pan Marek, proszę bardzo. Taki błąd się tutaj wkradł w projekt ustawy. Inaczej, w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz uczniów i wykreślić rodziców. Rodziców się nie przewozi. Rodziców też się przewozi do szkół? Ale nie. Ja mówię rodziców przewozu dzieci, uczniów oraz rodziców. Ale mi chodzi, bo tutaj jest zwrot kosztów rodzicom, tak? W sensie, którzy przewożą dzieci, młodzież i uczniów. Ale tu jeszcze oraz rodziców. No, czy rodzice też uczęszczają do szkoły? No bo rodzic zwraca z, tak. A koszty są zwracane rodzicowi. No. Aha. Dobrze. Myślałem, że tak. Pan burmistrz chce się odnieść. Halo. Szanowni Państwo, to wynika z tego, że część tych młodych ludzi, uczniów, my dowozimy do na przykład szkół do Nowego Targu, ale są deklaracje rodziców, którzy sami je dowożą. I wtedy jest ustalona ta stawka i my im zwracamy tą stawkę. Tak, ale tam jest właśnie zwrotu rodzicom, jest wszystko rodzicom, jest w porządku, tylko mnie interesuje. Oraz rodziców. Bez tych rodziców na końcu. Na końcu. To wygląda tak, jakbyśmy przewozili rodziców do szkoły. Czy po prostu wkradł się tylko tutaj taki... W listopadzie. No właśnie, czyli to o wykreślenie... Nie pozostał tak, jak w listopadzie. Okej. Razem zmienić. Dobrze. Koszty zwraca się rodzicowi, nie, nawet no to jak przewozi rodzica. Dobrze. Dobrze. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję. Głosujemy projekt uchwały numer 4 w sprawie zmiany uchwały. I kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Czy przed momentem pan mecenas po prostu był nazwany, jest prawidłowe, sprawdził to, brzmienie nie jest prawidłowe. Może by budzić pewne wątpliwości ale... logicznego po prostu dwa razy powtórzenie, ale jest prawidłowo zgodnie z ustawą. Dziękuję. Jest prawidłowe. Się rzuciło to w oczy.
oczy. Ale panie Marku, dziecko ma dwójkę rodziców, dlatego dwa razy wymienione. No, jak rodzic jedzie, to też rodzicowi się zwraca za to, że jedzie. Okej, okay. Dobrze, dziękuję państwu za głosowanie. Niektóre dzieciaki wymagają, że muszą być kogoś ze sobą. I 14. Mogę prosić o cofnięcie jeszcze tylko, bo odczytam wyniki. Tak. Dobrze, ale odczytam wyniki głosowania. 14 radnych wzięło udział w głosowaniu, 14 głosów za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję państwu bardzo. Projekt uchwały nr 5 w sprawie zmian w budżecie gminy Rabka-Zdrój na rok 2023. Czy mogę panią skarbnik prosić? Czy pan burmistrz chce? Nie. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok zakłada zwiększenie dochodów o kwotę 854 680 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 2 113 628 zł 34 grosze i zwiększenie deficytu o kwotę 1 258 948 zł 34 grosze, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu. Jeżeli chodzi o szczegółowe zmiany w dochodach i wydatkach, to w plan dochodów wprowadzamy kwotę 588 280 zł. Jest to zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwiększenie dochodów jest zgodne z podjętą uchwałą i zwiększeniem stawki obowiązującej od miesiąca lutego. Na kolejne zmiany to wprowadzamy do budżetu po stronie dochodowej i wydatkowej kwotę 122 400. Są to środki zaplanowane na wypłatę dodatków węglowych i dodatków do niektórych źródeł ciepła. Po stronie dochodów majątkowych wprowadzamy kwotę 144 tysiące zł. Jest to dotacja od wojewody na dofinansowanie zadania stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej ulica Zakopiańska, a konkretnie chodzi o opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Zadanie jest również zaplanowane w wydatkach majątkowych. Ogólna kwota na to zadanie to 250 tysięcy zł. W planie wydatków zabezpieczamy również środki na bieżące remonty na drogach gminnych. Jest to kwota 200 tysięcy zł, a na drogach wewnętrznych 20 tysięcy zł. W dziale administracja publiczna zabezpieczamy środki na zapłatę składek ZUS i podatku za rok ubiegły oraz zabezpieczamy środki w wysokości 100 tysięcy zł na realizację zadania modernizacja systemu grzewczego w budynku Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju. Środki pochodzą z otrzymanej nagrody w ubiegłym roku z Ergohestii. Kolejne zmiany to w dziale pomoc społeczna. Wprowadzamy środki w wysokości 212 728 zł 34 grosze. Są to środki na pomoc dla obywateli Ukrainy, a wpłynęły one również w roku ubiegłym od miast partnerskich. Kolejne zmiany w budżecie to zwiększenie środków na oczyszczanie miasta, kwota 400 tysięcy zł oraz na zieleń, kwota 100 tysięcy zł. Zwiększamy również środki na zadaniu rewitalizacja obszarów miejskich poprzez rekonstrukcję zniszczonej w wyniku pożaru zabytkowej willi Anioł, kwota 350 tysięcy zł oraz wprowadzamy do budżetu nowe zadanie inwestycyjne o nazwie opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji zabytkowego budynku Willa Antonina, kwota 150 tysięcy zł. Dziękuję. Tyle zmian. Jeżeli są pytania, to będę odpowiadać. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma pytania do pani skarbnik? Pani Aleksandra. Dziękuję bardzo. Ja chciałam tylko zapytać o wytłumaczenie mi takich rzeczy. Na przykład te wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, to mniej więcej wiem, ale tu są na przykład znowu
wydatki właśnie docelowa sfinansowania lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek na niezaliczonych do sektora finansów publicznych. To są duże kwoty, pani skarbnik. Proszę mi to jakoś rozwinąć. Na co to idą te pieniądze tak konkretnie? Bo to jest tak ogólnikowo, a kwoty są naprawdę ponad milion. Tu jest 1 700 000. Gdyby pani była uprzejma coś więcej na ten temat powiedzieć, to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie mam takie. Wiem, że ostatnio, chcę być dobrze zrozumiana, tylko chciałabym się dowiedzieć skąd, były przeznaczone pieniądze z Funduszu Sołeckiego na oświetlenie tam dwóch ulic, do dwóch jak gdyby tam w Płonicach, z tego co wiem. Tu widzę znowu, że mamy 50 tysięcy przeznaczone na kostkę brukową terenu wokół OSP Płonice. To są już chyba nasze środki, to już nie idzie z Funduszu Sołeckiego, tak? Bo to już poszło na tamto, tak? Czyli to są już jakby nasze środki, tak? Nie, to są też środki Funduszu Sołeckiego przypadające na ten rok, a to oświetlenie czyli, było na tamten rok. Rozumiem, czyli to już jest koniec jak gdyby wykorzystanie środków. Na ten rok, na ten tak. Rok tak. Tak. Ale to jest 47, tak? Czy my i tak dopłacamy, nie? 50 tysięcy? No nie, bo 50 tysięcy jest w tym roku, bo teraz to było przy budżecie omawiane, ale na pewno jest 50 tysięcy, a w tamtym roku była mniejsza kwota, bo to na każdy rok jest inna kwota, pani radna. Odlicza się tak, to tak po tak, prostu tak, z tego. Tak, zgodnie ze wzorem tam podanym się oblicza. Mhm. Tu jest też kwota 2 400 000 na budowę centrum mieszkalno-senioralnego. Tam ostatnio pan burmistrz nas poinformował, że nie doszło tam do po prostu do rozmów, chyba że zostaje wznowione i coś się zmieniło. Szanowni radni, w momencie, gdy otrzymaliśmy to pismo, że tamta umowa została wypowiedziana, no rozmawiałem z prezesem NCBiR-u i powiedział tak, że oni nam jako samorządowi postarają się złożyć nową propozycję. Chciałem się umówić z nim na spotkanie jeszcze w pierwszej połowie stycznia, nie udało się. Mam nadzieję, że uda się teraz albo pod koniec miesiąca, albo na początku przyszłego miesiąca. Jaka ta propozycja będzie, nie wiem. To są pieniądze, jak gdyby przetrzymujemy sobie je w budżecie, że gdyby się udało, to mamy te pieniądze tak. I można realizować, można tak? I to można realizować, rozumiem. Teraz jeszcze mnie interesuje jedna rzecz, bo tutaj domy i ośrodki kultury Świetlice, to wiem, że to było 40 tysięcy przeznaczonych na rdzawkę, tak? To już było w poprzednim budżecie, tak? Ale chciałabym się dowiedzieć o czynsz lokalu w budynku PTTK-u, który praktycznie my tam chyba płacimy ten czynsz, bo ostatnio było 2 tysiące. Czy jakaś zmiana jest w tym czynszu? Tam jest to stowarzyszenie. Jeżeli chodzi o czynsz, to tam nie płacimy czynszu, tylko to płacimy za prowadzenie świetlicy w PTTK-u. Tylko za prowadzenie świetlicy? Za prowadzenie świetlicy. Jaka to jest wysokość w tej chwili? W tym roku jeszcze nie podpisałam umowy, nie było podpisane jeszcze umowy, a w tamtym roku było 24 tysiące czy 22 na rok. Na rok, to, tak. Po 2000 chyba 500 albo 2000. Rozumiem. A jeszcze może wróciłabym do tego pierwszego pytania. Pani radna, to może na załączniku numer 6, bo chyba o tym mówimy, tam będzie nam najlepiej widzieć. I może na jednym rozdziale bym to wytłumaczyła, bo każdy rozdział później jest to samo. I tam widzimy... No w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo widzimy wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, tu akurat jest 451 tysięcy. A na tą kwotę składają się te trzy inwestycje, które są tam pod spodem, czyli tak, budowa sieci wodociągowej przy ulicy Nowy Świat 300 tysięcy, stacja uzdatniania wody 111 tysięcy i opracowanie dokumentacji ulicy Bystrej wodociąg 40 tysięcy. I te trzy kwoty dają to 451, czyli wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. A tak to jest po prostu przygotowane, bo to musi być zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Taki jest wymóg, że najpierw dajemy wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i które inwestycje na tą ogólną kwotę się składają. Tak, ale tutaj na przykład mamy coś takiego. Jest tutaj w paragrafie 6237 docelowe, czyli docelowe to inwestycje, to rozumiem, że to są jakby już konkretnie na konkretne rzeczy, tak? 1 336 000. Ale mówimy teraz o załączniku numer 6 jeszcze? Nie? Tak. Tak? Mhm. I tam jest 30, to jest paragraf 6337. Mhm, tak, dotacje. Tak. Docelowa dotacja. 1 336 000. Bo to mówimy o 905 dziale? Tak, 905.
To są konkretnie, to jest przyznane już z Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu likwidacja niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na gazowe. My dostajemy dotacje i w formie dotacji wypłacamy ludziom, tym, którzy podpiszą z nami umowę, dokonają wymiany pieca i później im jest wypłacana ta dotacja. Konkretny cel. Rozumiem. Mhm. Proszę mi jeszcze powiedzieć, to są nowe dwa zadania, opracowanie dokumentacji, budowa sieci kanalizacji Rabskich i Gancarska. Te zadania były już w tamtym, przy budżecie uchwalanym, tak, bo teraz tylko, tak, bo teraz to tylko wprowadzamy. I teraz będą wprowadzone. Tak. Rozumiem. A czy w tym momencie, jak robimy taką dokumentację, to mamy pieniądze? To znaczy, te zadania, które macie tutaj Państwo już w załączniku inwestycyjnym zaplanowane, to my musimy już mieć też w budżecie gdzieś pokrycie, bo na to musi być pokrycie. Albo to jest dochodami, albo przychodami z kredytu, albo jakimiś wolnymi środkami, które zostały z tamtego roku, ale wprowadzając dane zadanie do załącznika inwestycyjnego, pokrycie na to zadanie już środków musi być. Tak. Tak, one są cały czas na koncie po prostu, bo one już przyszły to 2 lata temu i one cały czas u nas na koncie są. Mam nadzieję, że jak będzie na piśmie, to wtedy powiem, że mamy na pewno. Natomiast dzisiaj powiem tak, dobrze się rozmawia, ale na razie jeszcze nie ma tego na piśmie. Natomiast kwestia była taka, że wcześniej, że była jakby możliwość przeniesienia w różne miejsca, ale nie ma opcji, żeby ten mały szpitalik funkcjonował w 4 różnych miejscach. Bo jak zrobić z dyżurami pielęgniarskimi, lekarskimi, nocą i w ogóle, to po prostu byłyby takie koszty, że tego byśmy chyba nie przeskoczyli. Natomiast nikt nie brał pod uwagę również tego, że przerywamy działalność, bo jeżeli obylibyśmy się przez rok czasu w Rabce bez szpitala, to znaczy, że pokazalibyśmy, że nie jest potrzebne. Więc tego szpital nie ma też pieniędzy. A to jest następna sprawa. I później jak zebrać znowu personel, bo przecież nikt rok czasu nie będzie czekał. Natomiast tutaj jest duże prawdopodobieństwo, że byłoby to w jednym miejscu. I to właśnie jest tym clou sprawy. I to jest plan, no bo jeżeli jest taki plan, prawda, i będzie to przenoszone, to w tym momencie muszą być też pieniądze na realizację pomysłu rozbudowy szpitala, prawda? I teraz skąd te pieniądze? Ja powiem tak, wracając jeszcze do tego, o czym pani mówiła, o przenoszeniu. Teraz mamy przynajmniej wskazane już konkretne piętro, na którym to będzie. Jesteśmy po rozmowach ze strażakami, którzy to, no powiedzmy, wstępnie zaakceptowali, bo nie chcieliśmy pójść w coś, gdzie pójdziemy w koszty, a nie mamy żadnej pewności, że uzyska to akceptację. Więc teraz jesteśmy na takim mniej więcej etapie. A sanepid, bo to jeszcze dojdą służby te wszystkie. Tak, jak najbardziej. I również na tym spotkaniu była też pani z Wydziału Budownictwa z powiatu, żeby się również do tego odnieść. Chcieliśmy, żeby wszystkie służby, które w jakiś sposób będą o tym decydować, żeby nam mogły powiedzieć na tym etapie, jak wskazane mieliśmy konkretne piętro, że to jest do przyjęcia i do zaakceptowania przez nich. A jeszcze jedno pytanie, może za daleko wybiegam, ale chciałabym zapytać, czy w tym momencie przenoszenie szpitala, który w tej chwili ma pewne kontrakty do wykonania na innym zupełnie poziomie, bo Szebesta, myślę, że tam jest blok operacyjny, ale chyba nie da się go użytkować w tej chwili, to proszę mi powiedzieć, ile kontraktów na przykład szpital może stracić? Ja tej wiedzy nie mam. O to będzie trzeba zapytać prezesa. Dziękuję nie mam bardzo. Takiej wiedzy. Dziękuję bardzo. Pan Jan? To znaczy ja nie mam w tej chwili przed sobą tego całego budżetu, ale tak jak sobie przypominam, tam była kwota przeznaczona między innymi na ulicę Krętą. Tam było chyba kilka tych zadań, między innymi ulica Kręta. No miałem się pytać przedostatnim punkcie o to, a zapytam teraz, czego dotyczy ewentualnie jaki zakres i jaka kwota by tutaj wchodziła w grę. Panie radny, jak pan pamięta, tam jest zrobiony asfalt, ale nie zrobiono nigdy tam burzówki i tych wszystkich innych rzeczy. Na pewno państwo kojarzycie jeszcze konflikt przy ulicy na Banie sąsiedzki, gdzie wszyscy spuszczają wodę i każdy chce ją tylko przerzucić i no niestety ten konflikt
nie złagodniał, a nasilił się, bym powiedział. Natomiast chcąc ten konflikt faktycznie rozwiązać, to nie ma innego wyjścia, tylko trzeba po prostu zrobić ujęcie tej wody tam na ulicy Krętej, złapać tą wodę, która idzie tam od ulicy na Banie, i takie dokumenty są przygotowane. No i nie ma innego wyjścia, trzeba rozpróć tą drogę i zamknąć to raz. Ja tylko dopowiem, panie radny, że to jest zadanie inwestycyjne w naszym budżecie, tylko że tam, tak pan zauważył, to jest Orkana, Deptak, ulica Kręta i droga do lodowiska. To jest zadanie realizowane przy udziale środków z Polskiego Ładu, Polski Ład 5 milionów, a nasz udział 103 tysiące, tylko to jest dopiero plan. Zobaczymy, co będzie po przetargu. Pan Marek. Tutaj padło słowo Orkana, Deptak. Chciałbym też wgłębić się troszeczkę pod tym względem. Czy to jest ten plac od Słoni w kierunku parku? Bo tu jest Orkana. Czyli to chodzi od przyrodoleczniczego do góry, tak? Tak. Czyli będzie poprawiany stary asfalt, bo doszły mnie słuchy, że planowana jest inwestycja, wymiana kostki tej w dobrym stanie na jakąś inną, więc chciałbym tutaj zasięgnąć bezpośrednio informacji, żeby czy, panie radny, tam zakończyć tam są ten temat. Dwa podejścia, jedno jest asfaltowe, drugie jest z tej kostki. I tam jest jeszcze kwestia tak samo odprowadzenia wody od strony budynku Warszawa, bo jak poleje, to jak państwo wiecie, cała ta woda idzie tam w dół. No i dojście tam w kierunku parku. I to chcielibyśmy między innymi w tym zadaniu zrealizować. Ale była też sytuacja taka, że ludzie, którzy prowadzą tam działalność gospodarczą, też nas prosili, żebyśmy to przeanalizowali, czy by nie robić to jakby dwuczęściowo. Z jednej strony najpierw, żeby oni mogli prowadzić działalność, a później ewentualnie jak najbardziej będziemy to wszystko chcieli uwzględnić przy tym. Natomiast jak państwo wiecie, tutaj jak jest ta część, gdzie jest asfalt, to się zrobiła już fala Dunaju, ponieważ spod tych świerków korzenie podnoszą to wszystko. No, no wygląda to tak, jak wygląda. I wtedy, gdyśmy złożyli ten projekt, tośmy składali głównie z tą myślą właśnie o tym, żeby ten deptak można było tu przerobić. Mówimy o remoncie od Słoni do góry w stronę parku. Tak, aż nie do parku. Ten główny przed muszą koncertową, nie, tylko nie, broń Boże. Dobrze, dziękuję. Ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytania? Dziękuję, nie widzę. Głosujemy projekt uchwały numer 5 w sprawie zmian w budżecie gminy Rabka-Zdrój na rok 2023. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Wyniki głosowania. 14 radnych wzięło udział w głosowaniu, 10 głosów za, 4 głosy wstrzymujące się. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały wchodzi do realizacji. Podpunkt 6 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój. Czy coś jeszcze? No, proszę, jakieś pytania, bo wiadomo, że jak zmieniamy wynik budżetu, zmianie musi ulec również wieloletnia prognoza finansowa, więc to jest tylko doszczegółowieniem tego co do budżetu. Chyba, że są jakieś pytania jeszcze. Nie ma, nie widzę, tak? Był omawiany, jaka była? Tak, projekt uchwały WPF-u był omówiony w całości i opinia była pozytywna, tak jak przy poprzednim przy budżecie. Dziękuję bardzo. Głosujemy projekt uchwały numer 6 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się? Dziękuję państwu za głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, 10 głosów za, 4 głosy wstrzymujące się. Projekt numer 6 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój wchodzi do realizacji. 10-4. Dziękuję bardzo. W ten sposób wyczerpaliśmy punkt 4, czyli projekty uchwał na wniosek burmistrza Rabki-Zdrój.
Punkt 5 porządku obrad 62 sesji. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. I tak. Tutaj mamy tak. Z Ministerstwa Zdrowia pismo w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z 16 grudnia. To do wiadomości można się zapoznać w Biurze Rady. Wojewoda Małopolski do przewodniczącego Rady Miasta, Rad Miasta, Gmin. Tak, to mogę odczytać. W nawiązaniu do przesłania, do przesłanej do Ministra Zdrowia uchwały Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z 16 grudnia dotyczącej apelu w sprawie wsparcia gmin uzdrowiskowych w ambitnej polityce ochrony powietrza, tak aby spełniały one między innymi wymogi wynikające z ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego. W pierwszej kolejności uprzejmie informuję, że Ministerstwo Zdrowia w pełni popiera i docenia wszystkie działania podejmowane na rzecz poprawy jakości powietrza w gminach uzdrowiskowych. Wskazać bowiem należy, że obszary posiadające status uzdrowiska bądź status obszaru ochrony uzdrowiskowej powinny charakteryzować się walorami klimatycznymi. Niemniej jednak wsparcie podejmowanych zamierzeń, na które wskazano w powyżej przywołanej uchwale, powinno być skierowane, jak zawsze, jak zresztą słusznie zostało to uczynione, do Ministerstwa Środowiska Klimatu. Wojewoda Małopolski dzięki rządowi pana Mateusza Morawieckiego środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowią ważny kompleksowy mechanizm wsparcia realizacji zadań o drogach zarządzanych przez jednostki samorządu. Tutaj też mamy pismo Polski Klub Ekologiczny Koło Terenowe. To było do członków Rady Powiatu Nowego Targu pana Stanisława Kiesztyna, Bartosz Aleksander, Marek Szarawarski, czyli też dotyczy do wiadomości. Ubiegły rok obfitował w liczne działania stowarzyszenia zmierzającego do radykalnej ochrony środowiska naturalnego naszego uzdrowiska. Co najmniej w skali euro. Przyznajemy, że ta nasza konieczna i często nierówna walka trwa nadal, mimo szeregu apeli o jej ostateczne zakończenie, by jego status jako zdroju zachować. To już zresztą było to pismo dla radnych przekazanych również. Tutaj tak, pismo Szkoła Podstawowa nr 4 w Rabce Zdroju, szanowny pan Piotr Żółtek, przewodniczący Rady Miejskiej. O tym piśmie wspominałem już przy omawianiu, przy protokole komisji rewizyjnej. To pismo zostanie szczegółowo omówione na zwołanej komisji, tak, komisji rewizyjnej. I tak samo tutaj mamy pismo z 24 stycznia. Dotyczy protokołu komisji rewizyjnej z przeprowadzania kontroli w Szkole Podstawowej nr 4 w Rabce Zdroju i również to pismo będzie szczegółowo omawiane na zwołanym posiedzeniu komisji rewizyjnej. Czyli tak, jeżeli chodzi o pisma, to mamy wszystko. Punkt 6. Interpelacje i zapytania radnych. Nie wiem, ostatnio z której strony jechaliśmy? Pan Darek. Po kolei. Panie. Mam takie, panie burmistrzu, proszę o przedstawienie korespondencji PiS między panem a urzędem, między PKP, chodzi o starostwo i wojewodę, to jest jeden zapytanie. Na jakim etapie jest rozmowy i kiedy zacznie się remont ulicy Zakopiańskiej, nieszczęsnej drogi? I jakie rozwiązanie będzie stworzone na ulicy Podhalańskiej, Rynku i Kilińskiego, bo do tej pory, kiedyś tam składałem pismo i do tej pory upłynął czas i żadnego tam rozwiązania, jako chodzi o korkowanie się ruchu, nie zostaje po...
Jeszcze mam takie... Jeszcze mam takie jedno pytanie w sprawie feralnego 19 stycznia. Były opady, akcja nie była wznowiona, ludzie wyzwalniali, ktoś, pani Uli, nie ma, ktoś to za to odpowiada. Ludzie do mnie dzwonili. Ja próbowałem się skontaktować z panią Ulą, z panem Pawłem. Nie odbierali telefonu, nie wiem z jakich przyczyn, bo może wiadomo z jakich przyczyn nie odbierali ode mnie. Pozwoliłem sobie do pana burmistrza też zadzwonić. Dopiero został wysłany do odśnieżenia rano, co o 8 dzwoniłem, dopiero było w pół do trzeciej, czy trzecia godzina, co mi pani zadzwoniła, że było odśnieżone. Zakłady komunalne jak najbardziej, bo tam nie ma problemu się z dodzwonieniem. I jak to wytłumaczyć mieszkańcom, którzy nie mogą na przykład zjechać z tej feralnej sierantówki i kto zaspał w ogóle? No bo albo proszę dać numer pani Uli na BIP-a i niech ludzie dzwonią, bo przecież można powiedzieć, ja nie pracuję w urzędzie, ja odbieram, dzwonię, jak nikt nie odbiera telefonu. Jakieś musi wytłumaczenie być, albo ktoś musi ponieść konsekwencje, a nie to, że dobra jest i jakoś to będzie. Proszę się odnieść do tego feralnego 19. To może ja bym spisał wszystko sobie i pan się dowiedział, czy się dobrze. Pani Ola? Ja tylko chciałam, ale jeszcze kolega z kwatera mówił o tej krótkiej i tam była mowa, tylko że... Kręty, przepraszam. W każdym razie nie ma w dalszym ciągu tych pieniążków, prawda? Nie są jak gdyby przeznaczone te pieniądze w budżecie i nie ma ich nawet, że tak powiem, zabezpieczonych na to, żeby ten projekt zrobić. Więc ja bym bardzo prosiła, żeby jednak może w przyszłym miesiącu się pokazały te kwoty, żeby było pewne, jak będą pieniądze, to automatycznie można robić projekt. I coś w tym momencie, to coś w tym kierunku robić, że tak powiem. To jest jedna sprawa. Chyba na razie dziękuję. Pani Katarzyno? Pan Paweł? Dotyczy części oświetlenia ulicznego na ulicy Poniatowskiego od paru dni. Nie na całej ulicy Poniatowskiego, ale część, powiedzmy tam od numeru 120 do 140 się nie świeci. Później znowu się świeci i jeszcze tam wyżej nie świeci się. Dobrze by było to sprawdzić i wyeliminować tą usterkę. I jeszcze mam tutaj takie zapytanie odnośnie, opisałem pismo o prośby, czyli o załatanie konkretnie dziury na wysokości hurtowni, na Poniatowskiej hurtownia Turbasz tam jest. Tam jest po prawej stronie koło studzienki taka dziura, tam ktoś... Tak, jest tam dziura, ale to robił inwestor na, że tak powiem, na swój koszt, więc powinien on usunąć, zasfalcować tą dziurę. Ale ja się zwracam do Urzędu Miasta, Urząd Miasta powinien się zwrócić do inwestora, no to właśnie, jeżeli można było usunąć tą dziurę, no bo stwarza zagrożenie i niebezpieczeństwo. Jak się zaleje, znaczy ta dziura, jak się wypełni wodą, no to można sobie uszkodzić samochód, jak ktoś tego nie widzi. I co jeszcze? Aha, dotyczy jeszcze oświetlenia. Ja już tam składałem od roku albo i więcej pismo przy basenie. Prosiłem o dwie lampy jakieś solarne, żeby tam można było założyć, bo no, jest to miejsce dość takie, gdzie atrakcyjne, gdzie przychodzą ludzie, chcą usiąść tam, czy no pobyć chwilę, nie? W sensie. Jest to taka część Słonego, gdzie rekreacyjna, czyli dobrze by było, żeby tam to oświetlenie jednak było. Dziękuję, to wszystko. Dziękuję. Pani Dorota. Pan Robert? Ja jeszcze wrócę do pisma, które wpłynęło do pana przewodniczącego. Nie wiem, jakim sposobem pan nie chce odczytać tego pisma od burmistrza. I co pan chce ukryć?
Natomiast robił pan specjalnie przerwę po to, żebyśmy wypracowali jakiś konsens w tej sprawie. I tak było ustalone, nawet pan Marek poddał tę propozycję, żeby to pismo zostało jednak odczytane. Po wyjściu z tego pan zmienił zdanie. Chciałbym wiedzieć, co pan chce ukryć w tym temacie. Dziękuję. Powiem tak, interpelacje, zapytania radnych. Okej. Powiem panu tak, nic nie zostanie, nie chcę ukryć, ani nie zostanie ukryte, ponieważ to nie jest w żadnym moim interesie. Tylko tak jak już wcześniej powiedziałem, obydwa pisma będą omawiane na komisji. Na kolejnej sesji również będzie przedstawione stanowisko jednej i drugiej strony. Także to jest tyle. Niektórzy radni zgłaszali to, że nie zdążyli się zapoznać, nie mogą sobie wyrobić swojego zdania. A punkt trzeci mówił dokładnie tak, żeby rozwiązać konflikt. Było tylko przedstawienie raportu, więc nikt nie zgłosił zmian do porządku obrad. No i tyle. Także to jest moja odpowiedź. Pan Robert, jeszcze coś? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mamy punkt szósty interpelację, ale ja chciałem wrócić do punktu piątego. Panie przewodniczący, szanuję pańską autonomiczność w podejmowaniu decyzji. Oczywiście, ja to rozumiem, ale uważam, że jest to nierówne traktowanie wszystkich. Wyraźnie punkt piąty mówi: poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Poinformowałem. Poinformowanie o pismach. Wpłynęły pisma, pan tylko zaznaczył, że takie i takie pismo było. Nie ma ich treści, nie ma tekstu, my nie wiemy. To, co proponowałem wcześniej. Państwo radni będą mieli, mogli się zapoznać. Panie przewodniczący, skończę i nie będę już więcej nic mówił. Mnie to boli ze względu na to, że mnie się wydaje, że jest to taka sytuacja troszeczkę przykrywania czegoś czymś, bo nie wszyscy radni będą na komisji rewizyjnej lub nie będą mogli przyjść. Natomiast po to jest ten punkt, żeby wszyscy radni byli poinformowani o pismach, jakie do szanownego pana przewodniczącego wpływają. I to jest, pamiętam, że w momencie, kiedy wpłynęło pismo wojewody na mój adres Skowron i tak dalej, do Rady, nie do przewodniczącego, to pan publicznie odczytał przez 10 minut pismo, żeby dać satysfakcję innym ludziom na wizji. A tutaj proste rzeczy, to są nasze sprawy, tu są sprawy szkoły, tu są sprawy takiej interpretacji, czy takiej danego punktu. Pewno, że my będziemy to dyskutować na komisji rewizyjnej, ale powinni radni te pisma wiedzieć, a tym bardziej pismo, które prosi pan burmistrz, nie powinno być odrzucane, tylko odczytane. Dziękuję. Dlatego pana informuję, że z wszystkimi pismami radni mają możliwość się zapoznania. Ze względu na to, że był krótki czas, nie można było ich dyskutować. Dobrze, dziękuję. Pan Jan. Ja może tutaj mam dwa takie wnioski, zapytania właściwie. Również po raz kolejny chciałbym w imieniu mieszkańców domu, który jest, znajduje się w zasobach ZGM, chodzi tutaj o willę Poranek przy ulicy Wiejskiej. I tutaj zwracam się z ponownym, nie pamiętam którym, zapytaniem, czy w najbliższym czasie będą podjęte jakiekolwiek prace przy willi Poranek, mające na celu, no, powiem krótko, zabezpieczenie tej substancji przed dalszym niszczeniem tego wszystkiego. Mieszkańcy, którzy tam wynajmują te lokale, zamieszkują te lokale, we własnym zakresie, z własnych pieniędzy wykonali naprawdę wiele prac wokół tego budynku. Również na własny koszt wiele rzeczy powymieniali i uważam, że tutaj
Jakimś takim fajnym gestem byłoby wsparcie też ze strony tutaj ZGM-u, żeby jednak choćby nawet wystarczy popatrzeć na dach tego budynku, po prostu trochę farby, jakąś ekipę puścić i żeby chociaż ten dach zabezpieczyć, bo za chwileczkę wszystko to, nie powiem, co się stanie z tym. To byłaby taka jedna właściwie prośba. Druga też dotyczy tamtego rejonu, chodzi o ulicę Wiejską, ponieważ już też był taki moment, gdzie z tego co wiem, tutaj urząd występował o środki powodziowe, to nie wypaliło, ale praktycznie jak gdyby sprawa tej ulicy umarła. To się wszystko zapada, to się wszystko zarywa, ponieważ tam woda robi swoje. W tej chwili dochodzi problem z odśnieżaniem, ponieważ jeżeli, że tak powiem, kształt ulicy jest taki, to no nie ma siły, żeby zrobić to naprawdę w sposób jakiś tam, już nie powiem perfekcyjny, ale taki, który umożliwi takie właściwe użytkowanie tejże drogi. To byłaby ta sprawa i na koniec, może troszeczkę przyjemniej, też dotyczące ulicy Wiejskiej, mianowicie chodzi o odśnieżanie. No to naprawdę tutaj w tym momencie chciałbym podziękować osobie, która odśnieża tą ulicę, bo naprawdę robi to jak do tej pory. Nie było ekipy, która, no akurat, która naprawdę robi to bardzo rzetelnie, bardzo solidnie, no na tyle, na ile to można. Do tej pory naprawdę, w zeszłym roku było to różnie i ja to, ale w zeszłym roku, dwa lata temu i te, też byłem tu, gdzie jestem i że tak powiem, raczej no nie można było powiedzieć, że to wszystko. A jeszcze tak już na koniec, może tutaj odbiję troszeczkę piłeczkę. Uważam, że ma to sens, to co podjął pan przewodniczący. Ma to sens. Znaczy, ja nie. Mówię, ja mogę odbić piłkę na przykład w drugą stronę, że ja dostając pismo dziś też nie mam możliwości. To pismo, które, to ten raport, znaczy raport, no te wnioski, one były złożone do końca grudnia. Dzisiaj mamy 25, to jest 25 dni. Było troszeczkę czasu na to, żeby z tym się wszystkim zapoznać. Więc mówię, dobra, ważymy tutaj na tej wadze, okej, okay. Sprawę na pewno będzie załatwiona, bo nikt tu, no, jaki interes, cokolwiek ukrywać. Ja mam ukrywać? Ktoś z nas ma coś ukrywać? No, tam rzucają słowa pomówienia. No, dobrze, ale już nie wracamy do tamtego punktu. Dokładnie, ja tylko tak już taką klamerką, żeby spiąć i już nie wracać pan Marek. Do tematu. Chciałbym złożyć interpelację w sprawie oznakowania przejść dla pieszych na bulwarach, czyli na wysokości kawiarenki oraz tam, gdzie jest właśnie u pana Władka. Następne miejsce, które jest też niebezpieczne, na wysokości przejścia dla pieszych, jak się schodzi z parku. Ponieważ jest tam ścieżka rowerowa, niestety stwarza to zagrożenie i dla rowerzystów poruszających się tym terenem oraz dla pieszych. Także bardzo bym prosił o na wiosnę już, dlatego już podkreślam ten temat, żeby tu się skłonić i zabezpieczyć pewne środki na oznaczenie znakami pionowymi i poziomymi tych miejsc w celach poprawy bezpieczeństwa. Następnie mam dużo zgłoszeń od mieszkańców. Niestety nasze bulwary robią się miejscem bardzo niebezpiecznym. Są zgłaszane też do mnie sprawy takie, że mieszkańcy zostają zaczepiani tam na wysokości tych altanek, gdzie przebywa młodzież.
Były tam interwencje, owszem, pewna osoba mi powiedziała, jak to wyglądało, nie ujmując władzy, ale proponowałbym, aby jeżeli dochodzi do interwencji, zrobić to dwutorowo, czyli zabezpieczyć teren od góry, jak to się mówi, podejść od dołu, z tego względu, że w zasadzie ten element, bo to nie można nazwać młodzieżą, która zaczepia kobiety, i powiem szczerze, damskich bokserów też nie toleruję i nie będę tolerował, uciekają do góry. Więc ja tu tylko mówię, że jak taką mają odwagę, niech się spróbują po prostu z mężczyzną, a nie z kobietami. To jest pierwsza rzecz. Także tutaj apeluję o to bardzo, żeby zrobić z tym porządek, bo naprawdę dojdzie do nieszczęść, bo była też sytuacja taka, że pewna osoba była też zaatakowana nożem, więc tutaj akurat trafił swój na swego. Więc bardzo bym prosił skłonić się o to, ewentualnie później prześledzić, znaczy ten monitoring to akurat już jest stara sprawa, ale tak jak mówię, bardzo proszę skłonić się nad tym, bo mnie też ponoszą te sprawy i naprawdę tam może dojść w przyszłości do nieszczęścia. Kolejna sprawa, chciałbym też poruszyć już też zaległą tą sprawę o huśtawki w zasadzie dla dzieci niepełnosprawnych. Też sezon letni się zbliża, w związku z powyższym bardzo bym prosił, aby były zamontowane nawet w dwóch miejscach. Tutaj koło tężni jedna jest ten mały plac zabaw dla dzieci i na tym głównym placu. Kolejna interpelacja. Bardzo bym prosił o załatanie jak najszybciej ubytku na skrzyżowaniu koło szkoły numer 2. Jest on na samym środku skrzyżowania. I w tym miejscu bardzo bym prosił zabezpieczyć też ubytek bardzo duży między chodnikiem, czyli drogą dla pieszych, oraz jezdnią. Jest to prawdopodobnie po byłym drzewie. Jest bardzo niebezpiecznie. Jeżeli byśmy szli od strony kościoła, to zaraz przed przejściem dla pieszych po prawej, przy sklepie tam zaraz, po prawej stronie jest niebezpieczne, tym bardziej, że tam częściowo teraz było przykryte śniegiem, no dzieci mogą tam wpaść i może być tak. Dokładnie. No to tyle na razie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Jacek? Pan Rafał? Tak, kilka takich uwag. Podobnie jak pan Paweł Rogowiec, też chciałem zgłosić, mieszkańcy ulicy Wójtowiczowej też zgłaszali w tym samym czasie co Poniatowskiego, że tam nie działa oświetlenie. No to już zrobione. Zrobione? No to dobrze. Ale to było wczoraj zgłaszane, no to... Jeszcze wracając do tych bezdomnych, do tych, co pan Marek mówił, ja dostałem też zgłoszenie, że chodzą po Rabce trzech delikwentów, to każdy wie, kto to, tacy bezdomni, i napastują ludzi po prostu. Wymuszają pieniądze od młodzieży idącej do szkoły. Panią jedną ostatnio z dziećmi szła, dzieci się rozpłakały, napastowali po prostu o pieniądze. Przed Steskalem stoją często i żeby nasze służby coś z nimi zrobili, bo Straż Miejska, żeby się nim zajęła, albo policja. Bo oni na terenie całej Rabki, można powiedzieć, że grasują. Koło Mikołaja też, no wszędzie po prostu są. Każdy wie, którzy są delikwenci, bo to ich jest trzech bezdomnych chyba. Jeszcze tutaj mieszkańcy willi Bagatela i Leśniczanki ponownie proszą o założenie tych drzwi wejściowych, ponieważ oni zostali poinformowani wcześniej, już niektórzy przeszli na ogrzewanie prądem, no i ucieka to ciepło przez korytarze, a prąd jest drogi. Mieszkańcy willi Bagatela nawet chcieli kupić za własne pieniądze drzwi i żeby im to zostało odliczone w czynszu, ale nie dostali na to zgody. Jeszcze tutaj przy ulicy Poniatowskiego są zaparkowane auta w niektórych miejscach. Na głównej ulicy, jak zakłady komunalne odśnieżały, to tam się już zrobiła taka hałda za tym autem zaparkowanym. Żeby zwrócić właścicielowi, żeby przynajmniej na czas odśnieżania odjechał, bo hałda się zrobiła już taka jak wielkości dużego samochodu i
Połowa ulicy jest zablokowana. Tak, na wysokości właśnie leśniczanki. I jeszcze wracając do tego odśnieżania ulic, co pan Darek poruszył, no to ja właśnie w podobnej kwestii się zwracam. Przecież wiadomo, jakie mamy prognozy, to nie jest, nikogo nie zaskoczyło. To wszystko już było parę dni wiadome, że 19 się zacznie. No ale u nas się zaczęło 19, ale służby nie zaczęły o godzinie, w godzinach wczesnych. Ja widziałem dopiero po godzinie 7 rano, jak zakłady komunalne jeździły. No i jeszcze wracając do tego właśnie odśnieżania. I bardzo dużo nasypało śniegu na gałęzie, no, oblodzone są gałęzie, łamią się, żeby w takich miejscach newralgicznych, gdzie są chodniki, żeby te gałęzie po prostu otrząsać z tego śniegu, bo bardzo dużo gałęzi się po Rabce połamało i może się komuś krzywda stać. I jeszcze wracając do Poniatowskiego, tam na wysokości szkoły podstawowej kilka kostek się zapadło. Nie wiem, czy to już poprawili, ale to było niedawno tak po prostu, tak jakby te kostki ktoś powyciągał w paru miejscach. Tak wyglądało. Nie całe, tylko tak cztery kostki się zapadły. Puste po prostu miejsce. Bo to jeszcze jedno zgłaszałem wcześniej, że było zapadnisko, ale potem jeszcze było takie, że kilka się po prostu zapadło. Tak, ale tak się, jakby ich nie było po prostu, ale w środku czarna dziura, nie wiem co tam się... Były jakieś kopalnie? No i to w sumie to wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, ja tylko jeden taki wniosek. Wracam do kładki między ulicą Garcarską a Sądecką. Tam była prośba o naprawienie podjazdu dla wózków i do tej pory jeszcze tam się nie udało nic zrobić. No i tyle. Czy ktoś jeszcze z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Punkt 7. Zamknięcie sesji. Przepraszam bardzo, panie przewodniczący. Pan burmistrz miał się odnieść o odśnieżenie od 19. Dobra, już tutaj pan burmistrz na bieżąco chce odpowiedzieć. Proszę bardzo. Szanowni radni, pierwsze to było dotyczyło pism do starosty czy do wojewody w sprawie PKP. My do starosty pism nie kierowaliśmy, bo to jest nasza droga. Rozmawialiśmy z PKP i z wojewodą i pisma są kierowane ewentualnie do PKP i do wojewody. Natomiast z ostatniej chwili, no to jeszcze w poniedziałek było spotkanie u wojewody z udziałem PKP, gdzie wojewoda zażądał, że tak powiem, działań ze strony PKP związanych właśnie z przygotowaniem nie tylko dokumentacji, ale również zrobieniem tam tego muru. I ja tu już Państwu dzisiaj też mówiłem o tym, że myśmy rozstrzygnęli ten przetarg na wyłonienie tej firmy, ponieważ procedura jest taka i tak to zostało ustalone też właśnie u wojewody, jeżeli chodzi o staranie się również o środki, że wyłonimy firmę, przygotujemy tą dokumentację, przygotujemy projekt. Później, jak będziemy mieli gotowy ten projekt, to jest szansa na to, żebyśmy otrzymali 80% środków, które tam będą wyliczone w tym projekcie. I chcielibyśmy w to wciągnąć również PKP z tego względu, że oni ten mur, który tam jest oporowy na długości 200 metrów, z dokumentów, które otrzymali od wojewody, w ogóle mają zrobić. Więc myślę, że jeżeli byłaby dobra wola z ich strony, to moglibyśmy połączyć siły i zrobić to wspólnie. Ale jeżeli nie będzie dobrej woli, to będziemy to robić sami, żebyśmy drogę mogli po prostu udrożnić. No bo innej możliwości. Co do tej organizacji ruchu, o której pan mówił, to tutaj jest tylko zrobiona ta organizacja na czas tego, jak jest droga zamknięta. Natomiast powiat zakłada, proponuje tam pewne rozwiązania docelowo, ale to nie będzie teraz. Znaczy, bo tam jest planowany tutaj na skrzyżowaniu Podhalańskiej, Kilińskiego i Sądeckiej rozbiórka tego budynku i zrobienie tam właśnie zupełnie innego rozwiązania, wejście tam do Serampolu, tak? I zrobienie tego skrzyżowania zupełnie inaczej, bo proszę zobaczyć, że teraz nawet jak nam ktoś idzie, kobieta z dzieckiem, z wózkiem, to nawet nie ma szans, żeby przejść. Także ta propozycja, myślę, że Państwo pamiętacie, boście Państwo też głosowali tam, gdzie środki przekazywaliśmy powiatowi do tego projektu. To spotkanie było, już nie pamiętam, czy końcem grudnia, czy początkiem stycznia,
po raz kolejny i to wejście w ten budynek Serampolu jest mniej więcej aż do wysokości, jak ten pierwszy zostanie rozebrany, aż prawie do tamtego wjazdu, co jest z dół, do tej pochylni, aż do tego budynku. Także mam nadzieję, że to wyrozumie. Proszę. W tym roku w ogóle się zacznie. Założenia były takie, że do końca tamtego roku będą wszystkie pozwolenia. No niestety nie są. Nie wiem, powiem szczerze, nie wiem. Przygotowują to na pewno to, co oczekiwali z naszej strony, wsparcie finansowe. Myśmy te środki zadeklarowali i przekazali, jeżeli chodzi o wcześniej. I teraz też mamy zabezpieczone, pani skarbnik, na to. Mam nadzieję, że to będzie zrobione, panie Torku. Co do odśnieżania, no mogę wyrazić ubolewanie, naprawdę, z tego względu, że mimo, że w tym samym dniu też pojechałem na spotkanie z innymi samorządowcami i było podobnie, ale uważam, że należało to trochę inaczej zrobić. I chciałbym przeprosić wszystkich mieszkańców, wszystkich za to, bo tu była niefrasobliwość jak najbardziej, ale myślę, że to się już nie zdarzy. No ale panie burmistrzu, albo trzeba dać na BIP-a numer, nie stacjonarny do urzędu, bo albo odbierze pani naczelnik, albo pani nie odbierze, tylko prywatnej jej, bo ja na prywatnej dzwoniłem i nie odbiera, nieraz odbierała, a w tym... No nie wiem, mówił pan, że pan dzwonił do mnie. Dzwonił pan, odebrałem. Tak, no to mu powiedziałem, i od razu zareagowałem. Tak. Ale to minęło, bo w pół do trzeciej czy przed trzecią byli odśnieżać pani mi. I ja no mówię tak, bo wiadomo, jest więcej mieszkańców, więcej jest ulic, które są... Trzeba zrozumieć tych ludzi, jaka tam jest góra. To nie jest zwykła droga prosta, no bo faktycznie jak ktoś był na tej sierantówce, to wie. Ja nie mówię, że tylko jest ta jedyna ta droga sierantówka i ja się uczepiłem, bo każdy z nas ma jakąś tam górę gdzieś. Jak ci ludzie mają zjechać z dziećmi? Do mnie ludzie wydzwaniają, bo się do urzędu nie mogą dosłuchać. Bo ktoś ma... A powiem jedno, że my zaspali. Wiadomo, każdemu się zdarzy, ja to nie mówię. Ale na przykład w tym dniu byłem w Zakopanem, akurat co kurzyło, do Niwy była droga jaka była, ale w Zakopanem akurat dało się chodniki i wszystko odśnieżyć. No ale ja też byłem w innej gminie i było, fatalnie było, no ale cóż zrobić. Odniósłbym się jeszcze do ulicy Krętej, o której pan Jan mówił, że nie widzi, przepraszam, nie pamiętam kto to mówił o tej Krętej, ale chyba pan Jan, że nie widzi środków. Pani skarbnik wcześniej tu mówiła, że my tam chcemy przeznaczyć z tych środków uzdrowiskowych właśnie na ten odcinek, właśnie tamtą ulicę, tą przy stadionie, ten kawałek i właśnie to wejście, dojście tutaj do parku. To tych, z tych środków chcielibyśmy przeznaczyć. Następnie, co do Poniatowskiego, panie Pawle, tu w tej dolnej części to... Powiem tak, w tej dolnej części problem polega na tym, że jeżeli się wyłączy i nie mamy zgłoszenia, no to dopiero tak jak pan czy ktoś z mieszkańców nam zgłosi, to robimy. Mamy przecież aplikację tak samo na stronie urzędu Zgłoś Usterkę. Powiem tak, że mam, to jest przynajmniej gdzieś od roku i z tego co pytałem gdzieś tydzień temu, to były 4 zgłoszone. Ja też zgłaszam tą aplikację właśnie po... Tak. Nie dyskutuję. Panie Pawle, pytam o to, naprawdę. Proszę mi wierzyć, że też chciałbym, żeby to usprawnić. Nie wiem, bo pan... Wspominaliście panowie jeszcze, że o tej dziurze, jeżeli była wydana zgoda przez nas jako gminę, też każe sprawdzić. No i jeżeli tak, no to wyegzekwujemy bezwzględnie. Bezwzględnie. Jeżeli chodzi o te lampy przy basenie, nie wiem, jak tam jest w projekcie przy przebudowie tej drogi. Bardzo bym prosił, niech pan podejdzie do wydziału, niech panu pokażą, bo pytanie jest, czy te lampy, gdybyśmy dziś zamontowali, mogą tam zostać, czy jak przebudujemy drogę, one tam będą niepotrzebne. Tego nie wiem, ale to prosiłbym sprawdzić. Aha, no to tam drogą nie pójdziemy na pewno. To na tej wysokości nie pójdziemy na pewno drogą. Tam na dole. No, jak najbardziej. Tak. Dobra.
Następna kwestia. Pan Jan wspominał o tych dwóch budynkach. O tych dwóch budynkach i powiem tak, że porozmawiamy z kierownikiem ZGM-u i spróbujemy właśnie, że tak powiem, znaleźć rozwiązanie, no, żeby tego nie odkładać jak najbardziej. Tym bardziej, że jeżeli pan mówi, że ci ludzie ze swojej strony jeszcze pewne rzeczy robią, to faktycznie... A nie, nie, pan Jan mówił jeszcze o innym, o poranku jeszcze mówił, o innym budynku, o tamtym budynku. To postaram się, tak, ale to myślę, że siądziemy z kierownikiem ZGM-u i spróbujemy i w przypadku tych dwóch budynków i tamtego budynku jak najbardziej znaleźć jakieś wyjście i rozwiązanie. To, o czym pan Mary mówił, o oznakowaniu tych przejść dla pieszych, jak najbardziej, bo faktycznie tam chodzą i to dużo ludzi chodzi jak najbardziej. Natomiast co do kwestii bezpieczeństwa tam, to tak jak pan teraz zgłasza, myśmy się już kilka razy zwrócili do policji, tak jak było też spotkanie z komendantem, też o tym żeśmy mówili. Natomiast do naszego komendanta Straży Miejskiej jak najbardziej też zwracamy uwagę i komendant mówi, że oni tam patrolują tamten teren. To może by wtedy wskazać konkretne godziny, jeżeli są takie, czy możemy jakieś godziny wskazać, żeby to było w tych godzinach, żeby to było w tych godzinach. I wtedy spróbujemy znaleźć właśnie jakieś jeszcze... Ale komendant straży... Tak, ale panie Michale, ale komendant mówi, że oni tam, park, ale również i bulwary, że oni patrolują pieszo. Ja też często tam biegam. Natomiast to, o czym pan mówi tutaj jeszcze o tym asfalcie, tam tej dziurze przy szkole numer 2, my wystąpimy do powiatu, bo to jest droga powiatowa i do niej się zwrócimy. I na podobnej zasadzie tu, gdzie jest ta dziura po tym drzewie, to właśnie również jest ta część należąca do tego rozwiązania komunikacyjno-powiatowej. Ale my i tak w miarę systematycznie, cyklicznie robimy z nimi spotkania, to ja to jak najbardziej zgłoszę. Natomiast to, o czym mówiliście jeszcze panowie, że te trzy osoby tak, że tak powiem, chodzą, to zgłosimy, napiszemy pismo i do naszej straży i na komendę policji również jak najbardziej, że takie zgłoszenia są. Proszę. Jeszcze mówił przewodniczący tu o tej kładce. Powiem tak, że chcielibyśmy... Proszę. Chcielibyśmy docelowo jedną i drugą kładkę na Rabie, że tak powiem, zrobić, bo no stan jednej i drugiej jest taki, diagonalny, że tak powiem, trącony rydwanem czasu. Dziękuję. Chyba tyle. A resztę postaram się na piśmie odpowiedzieć państwu. A na jakiej wysokości by to było? Dlaczego? Aha. Pani Ola? Proszę. Tak, ja sobie przypomniałam. Panie burmistrzu, pierwsza sprawa. Potwornie zaniedbany teren, jeżeli chodzi o sprzątanie, o zamiatanie, o śmieci. Manhattan tak zwany, te domki na Manhattanie. Tam jest tragedia. Tam funkcjonuje z tych wszystkich domków chyba 2 czy 3. Po jednej stronie, tam po lewej, gdzie jest cukiernia, chyba gdzie jest sklep, PZU, jakieś coś tam, to jeszcze. Ale ta druga strona jest po prostu tragiczna. Puszki po alkoholu, butelki, no bo mają się gdzieś po prostu schować, tam sobie za rogiem stoją. Jest tragedia. Nikt tam nie wchodzi, nikt tam nie sprząta, bo tutaj koło tych domków, które są czynne, to ci właściciele widać, że sprzątają. Ale tutaj naprawdę nikt tego nie robi.
To taka pierwsza uwaga. I zarówno to jest cały rok, bo ja to tam przechodzę specjalnie o każdej porze roku i o każdej porze roku jest tam tragedia po prostu. Także tak, aby ktoś omijał i nie sprzątał w ogóle tego terenu. Tak to wygląda. Nie, może nie. Tam chodzi ten chłopak, co chodzi. To znaczy, ja go widuję. Tak, ale on jest problem z naszymi raczeńskimi celebrytami, bo tak, jest tam po prostu za dużo. Za dużo. A on bardzo sprząta. On nie jest w stanie obejść całej Rabki i wszystkie kąty wysprzątać, które oni tam zaśmiecają, prawda? Bo on idzie rzeczywiście sumiennie i sprząta, naprawdę. Druga sprawa, chciałam tylko się zapytać, bo my nie mamy w dalszym ciągu na razie podpisanej umowy między odśnieżaniem między gminą a zakładami komunalnymi. Jest tylko przetarg, tak? Jest już umowa? Mamy. Ja dzisiaj mówiłem tylko o tym, że tam przy tej umowie w Ponicach, tam coś było. Tak, tylko pan to mówił, tak, bo chodzi mi o to, że czy na przykład zakłady komunalne muszą mieć zgodę do wyjazdu na ulicę do odśnieżania z urzędu, czy mogą same to zdecydować? To znaczy to nie jest teraz, w ubiegłym roku było podobnie, to było na zasadzie takiej, że wszyscy ci, którzy odśnieżają w naszym imieniu, to wznowienie i wstrzymywanie akcji jest kierowane przez urząd. Tak, tak jak pani skarbnik tu ostatnio mówiła, dzień nas kosztuje 27 tysięcy chyba, nie? 31 teraz. Aha, no to lepiej. Po drugim przetargu czasem 31. Tak to wygląda. Czyli to wygląda tak, że w tym momencie urząd jak gdyby musi dać jak gdyby zgodę na to, żeby służby wyjechały. Tak, tak, tak. Rozumiem. O to chodzi. Dziękuję bardzo. Nie, to nie tak działa. Czy ktoś z państwa jeszcze ma jakieś pytania? Pan burmistrz? Wszystko? Ja się też nagadałem. Dobra. Dziękuję. Po wyczerpaniu porządku obrad 62 sesji w dniu 25 stycznia 2023 zamykam posiedzenie. Dziękuję bardzo.